Dzień dobry Wam wszystkim na 31. turkusowym śniadaniu w Łodzi. Tematem dzisiejszego śniadania jest anatomia nie zbrodni, anatomia zaufania. I gościem, osobą, która tutaj będzie to prowadziła, jest Lena Czarnecka, która z niejednego pieca chleb jadła i w niejednej firmie była i wspierała zmiany na poziomie i osobistym, i organizacyjnym, i strukturalnym, i procesowym. W dużej mierze praktycznie od strony właśnie tej miękkiej HR-owej, ale myślę, że nie tylko. Leno, dwa słowa, jakbyś mogła, na swój temat. No i zaczynamy. Let's ready go. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Ja będę chciała się w takim razie jeszcze przedstawić, bo parę osób tylko znam tutaj z dzisiejszego grona. Tak jak powiedział Andrzej, faktycznie zajmuję się wspieraniem jednostek, zespołów i organizacji, jeśli chodzi o wprowadzanie i facylitowanie zmiany. Takie dwa słowa, które mnie najbardziej charakteryzują, to są emocje i zmiana, czyli jestem psychologiem i trenerem biznesu i też psychoterapeutą dla biznesu i to jest jakby taka druga moja odnoga. W związku z tym to słowo zaufanie jest czymś, czym się też zajmuję, pracując z ludźmi, z organizacjami, nie tylko w takiej przestrzeni szkoleniowej czy konsultingowej, ale też w gabinecie. Nie wiem, czy wiecie, ale takie podstawowe zdanie, które mi utkwiło w głowie, niezależnie od modalności terapii, tym, co tak naprawdę leczy, jest jakość relacji, więc to zaufanie jest podstawą. Ja dzisiaj przyjęłam z wielką radością to zaproszenie, ponieważ temat zaufania to w ogóle już chodzi za mną od dłuższego czasu. A w momencie, kiedy rok temu, dokładnie w 2020 roku, Brené Brown wydała swoją książkę Z odwagą w przywództwie i cały rozdział poświęciła na mówieniu o tym, czym jest zaufanie, to zaczęłam się zastanawiać w takim razie, jakie są w ogóle na ten temat badania, w jaki sposób można wspierać liderów, niezależnie od ich koloru i poziomu świadomości, żeby budować to zaufanie i też zaczęłam się tym osobiście zajmować i stwierdziłam, że skoro mnie to tak ciekawi, to podzielę się swoimi obserwacjami z Wami. I mam dzisiaj dla Was taką propozycję, żebyście każdy, żeby zdecydował o swoim poziomie zaangażowania, bo ja dla Was przygotowałam dwie rzeczy. Przygotowałam dla Was prezentację, z którą się z przyjemnością podzielę po tym warsztacie. Przygotowałam też dla Was dodatkowe linki do artykułów, które mnie wspierały w tym, żeby o tym zaufaniu porozmawiać. Natomiast chcę Was zaprosić do dialogu, do tego, żebym nie była jedyną gadającą głową dzisiaj i każdy z Was decyduje o swoim poziomie zaufania, co oznacza, że na zasadach właśnie takiej poufności i takiej gotowości do dzielenia się będę Was chciała zaprosić do krótkiej dyskusji i też podzielić Was na zespoły, na mniejsze przez breakout roomy i dać Wam szansę, żeby się trochę tym zaufaniu przyjrzeć też dla siebie i przyjrzeć się przede wszystkim swojej definicji tego. Jeszcze tego nie wiem, jak to zrobimy, bo jest ten warsztat nagrywany, ale myślę sobie, że tu zaraz mnie Andrzej wesprze. Ufam Andrzeju, że mnie w tym wesprzesz. Okej, okay, ja do Was nadaję z Krakowa i to, co by mi pomogło zbudować taką przestrzeń na to, żebym zaczęła do Was mówić, to jakby każdy z Was był uprzejmy powiedzieć swoje dzień dobry, jakbyście tak na skali od 0 do 10 sprawdzili, jak się dzisiaj czujesz. Uwaga, to nie jest pytanie egzystencjalne, jak się czujesz w ogóle, bo byśmy 2 godziny nie znaleźli na to, żeby się tym zająć, tylko dzisiaj. 0 oznacza, że najchętniej przyjął pozycję horyzontalną i uwaga, też możesz ją przyjąć, bo mnie to nie przeszkadza. A 10 oznacza, że pojadłeś, popiłeś, masz dobrą energię i możesz startować. Chciałabym, żebyście się przyjrzeli, z czym zaczynasz dzisiejszy warsztat po tym przedstawieniu tematu i przedstawieniu mnie. I oczywiście metoda dobrowolna, kto ma ochotę, ten ma głos. I możecie też napisać na czacie oczywiście. Ja mogę zacząć. Super. To tak, ja mam na imię Dominika. Jestem z Łodzi i tutaj razem z Andrzejem organizujemy turkusowe śniadania. Bardzo w mieście. Super. Mhm. I cóż, jeżeli chodzi o moje nastawienie, jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, to jest na 8, bo z niecierpliwością już czekam na piątek i na wyjazd w moje ukochane góry. Wspaniale, cieszę się bardzo. A ukochane góry to?
Wszystkie polskie, a teraz jadę w Tatry. Okay. Dzięki wielkie. Czy mnie słychać? Słychać. Słychać. Cześć, witajcie, Łukasz z Wrocławia. Bardzo mi miło, ja organizuję turkusowe wysiadania w Wrocławiu, ale online teraz też. Fajnie, Lena, że jesteś, bardzo się cieszę. Wcześniej mówiłaś dzisiaj o tym, że byłaś w pokoju z menadżerami jakimiś i rozmawialiście o turkusie, ale nie dokończyłaś tej historii, więc jakbyś mogła, to bardzo chętnie by też jeszcze wysłuchał, jak to się skończyło. Natomiast jeżeli chodzi o moją skalę 1 do 10, to zdecydowanie 10, chociaż jeszcze jem, to jest 10. I kurczę, mogę być tylko pół godzinki, także od razu informuję o tym. Jasne. Fajnie, że jesteś. Dzięki wielkie. Mhm. Cześć, Lena Pilecka z kolei. Mi jest bardzo miło poznać Lenę, rówieśniczkę, bo nie wiem jak ty, Leno, ale ja się zawsze tłumaczyłam za dzieciaka z mojego imienia. Aha. I teraz muszę się przyzwyczajać, że za małymi dziewczynkami wołają Lena i się obracam na ulicy za każdym razem. Bo jest dużo Len, to prawda. Tak, teraz się zrobiło dużo Len w pewnym momencie. Aha. Ja na skali tak dzisiaj 7, bo jeszcze śniadania nie zjadłam, ale kawę wypiłam. Więc... Jest pół na pół. Super, doskonale. Cześć. Cześć, Dorota. Cześć. Ja jestem tak między Warszawą a Łodzią, bardziej przedmieścia Warszawy. I tak myślę, że 7 to jest to, co mogę powiedzieć z pewnością. Mam jeszcze resztkę śniadania obok. I zawsze mam dylemat, czy się zasłonić i dopiero jeść, żeby nie wyglądać jak jedna ze słynnych posłanek, czy nie? Dobre pytanie, ja też może zadam. Możemy dojadać? Właśnie. Słuchajcie, jeśli o mnie chodzi, to nie ma problemu. Możecie też zadbać o to, że jeżeli chcecie, żebyście byli nagrywani, jak jecie, tak? Na przykład, to możecie minimalizować do na przykład mówiącego swój ekran. Czy jakoś tak, no właśnie. Dzięki. Macie jedzenie, możemy jeść. Tomasz, tak? Możemy jeść, bo to jest turkusowe śniadanie, no więc normalnie siedzimy przy stole i jemy. Tak, dokładnie. Tomku, my jesteśmy przy takim dzień dobry. Na skali od 0 do 10 skanujemy, z czym zaczynasz nastawienie. Ja zdążyłam powiedzieć, kim jestem. Lena Czernecka. Zaczynamy warsztat o zaufaniu. Parę osób się wypowiedziało, nie wszyscy, więc jak będziesz gotowy, to też możesz powiedzieć, z czym ty dzisiaj zaczynasz. Dobrze, cześć, witam wszystkich. Zaczynam z właśnie świeżo ogarniętym dzieckiem, udało mi się dotrzeć, także żona przyjęła obowiązki. Także trochę w biegu, ale już usiadłem wygodnie i z dużym zaciekawieniem, jak zawsze. Wspaniale. Puściłam jeszcze Rafała w międzyczasie, zanim się nie połączy, bo dołącza do nas, to też zobaczcie, kto ma jeszcze ochotę się przywitać i powiedzieć, z czym zaczyna. To ja. Okej. Pola, no to powinna mówić. No to już. To która z nas? Zaczynaj. No to dzień dobry wszystkim. Paulina Złoci. Dzisiaj u mnie taka dziewiąteczka, bo jeszcze kawa wchodzi, także dopiero się budzę. Przyznam, że dawno, no pandemia ma to do siebie, że trochę zmieniliśmy tryb życia. U mnie też się to zmieniło i na śniadania ostatnim czasem nie docierałam, bo były za wcześnie jak na porę mojego wstawania. Przeszłam bardziej w tryb sowy, więc dzisiaj udało mi się obudzić i cieszę się, że jestem z wami. Super, bardzo się cieszę również. To teraz ja dokończę, też Paulina z Łodzi. Ja dzisiaj to mam chyba taki nastrój, tak na 8, 9, ale już jestem i po śniadaniu. Cieszę się, że mogłam wrócić na rower, więc drugi dzień przyjechałam do pracy na rowerze, więc jest już okej, więc ja już czeka, jestem trochę nakręcona i czuję, że zaraz będę miała niedotlenienie umysłu, więc jak będę siewać, to będę wyłączyć kamerę i to będzie tylko wynikało z niedotlenienia, bo tak mam na początku, więc tylko tyle. No, i jestem w pracy i pozwolono mi być na turkusowym, więc jakby cieszę się, że jestem z wami. Cieszę się bardzo. Super. Ja też jestem gotowa. Ja jestem Milena i jestem z Warszawy, ale aktualnie pod Warszawą od strony Łodzi.
i sercem z Łodzią. Wszyscy, co mnie tu poznali, to wiedzą, że ja sercem jestem z Łodzią. Ja próbuję być na innych śniadaniach, ale one jakoś mi się nie wpasowują w grafik po prostu, tylko na Łódź zawsze. Więc tak. Co ja się dzisiaj czuję na taki 7, jestem jeszcze przed śniadaniem, w trakcie kawy, no trochę tak jest wcześniej rzeczywiście. Ale co chciałam powiedzieć, aha, ja w trakcie będę musiała się przemieścić, więc to nie znaczy, że zniknę, tylko może kamerę wyłączyć i tam dźwięk, ale będę was słuchać cały czas. Jasne, okej, okay. Dzięki. Cześć, dzień dobry, Rafał. Cześć. Z Łodzi. U mnie taka mocna 8, mam wrażenie. Ja muszę się przyznać wam, że mam spory dylemat śniadaniowy z tego względu, że dokładnie w tym samym czasie organizujemy w Łódzkiej Izbie Przemysłowo-Handlowej nasze śniadania i tak uciekam pomiędzy jednym kubkiem kawy a drugim. Dzisiaj no, powiedziałem, że koniecznie muszę być. Dziękuję Andrzeju za zaproszenie, także z przyjemnością posłucham o zaufaniu. Super, dzięki. Cieszę się, że tutaj jesteś, że tak zdecydowałeś. Dokładnie, super. No to ktoś jeszcze ma ochotę się przedstawić, powiedzieć, z czym zaczyna? Andrzej, zaczynam z 7, daję szansę, żeby wejść na 9, 10 w dalszej części dnia, jak się będziemy rozkręcać i energetyzować. O. Okay. To ja też powiem, że zaczynam z taką mocną 9, prawie łamaną już na 10, bo mój dzień dzisiaj się zaczął o 5:30, także wiecie, dla mnie to już jest takie prawie południe. A wizja tego, że jadę w góry i też w Tatry niesie mnie, wiedząc o tym, że jest dzisiaj środa, bo ja częściowo jestem w Krakowie, a częściowo w Zakopanem, ale dzisiaj akurat do was nadaję z Krakowa, więc to też jest dla mnie takie ważne. Ufam, że będzie pogoda i że jeszcze śnieg nie zejdzie, to tak a propos zaufania, tak? I też bym miała taką potrzebę, te osoby, które się nie wypowiedziały, to chociaż dajcie znać niewerbalnie, że jesteście i że nas słyszycie, bo jak za momencik zaczniemy, to chciałabym sprawdzić, czy już jesteśmy w takiej gotowości, żeby można ze sobą rozmawiać. Okay? Eliza napisała, świetnie, dzięki wielkie Elizo. Czy Agato, Aneto, Rafale, słyszycie nas, czy możecie napisać na czacie? Jesteście gotowi, żeby zaczynać? Wszyscy gotowi, można zaczynać, tak? No dobrze. Aneta napisała, że jest i słyszę i dobra, i w trakcie innych zajęć. Dobrze, dziękuję bardzo za informację, Aneto. Słuchajcie, to ja sobie wzięłam taki trochę karkołomny temat, jeśli chodzi o budowanie zaufania, ale chciałabym was zainspirować takimi dwoma rzeczami. Po pierwsze, wsparciem będzie właśnie ta pozycja Brené Brown i bardzo wam ją mocno polecam. Może zadam takie pytanie na dzień dobry. Kto z was zna tą książkę z odwagą w przywództwie? Świetnie, jedna osoba zna. 2, 3, 4. A, no to wspaniale. To jest duża szansa, że będziecie mnie tutaj też wspierać swoimi obserwacjami. I poza tym też będę się chciała odnieść do badań. To, co ty, Łukaszu, mówiłeś, że pytałeś mnie, żebym się podzieliła swoimi obserwacjami, to ja przede wszystkim przejrzałam sobie literaturę z ostatnich 5 lat, między innymi z Harvard Business Review, ale nie tylko, co jest na temat zaufania w biznesie, tak, pisane. I mam też kilka takich wniosków, więc myślę sobie, że to, co jest ważne, to ja może odpalę prezentację, która będzie nas tutaj wspierała w tym, o czym chcę do was mówić. Jeszcze krótka anegdota a propos imienia, to też, żebyśmy mieli taką jasność, bo tutaj jest z nami Lena i Tyleno powiedziałaś, jak sobie radziłam jako dziecko. Otóż nikt nie wie, że oryginalnie mam na imię Magdalena. I dlaczego jestem Leną? Uwaga. Zdarzyła mi się kiedyś taka sytuacja i to jest taka, to nie jest anegdota, tylko to jest historia prawdziwa. Jak zaczynałam przygodę jako psychoterapeuta i otworzyłam swój pierwszy gabinet, to było ponad 12-15 lat temu. I przyszła pani, której otworzyłam drzwi, i ona mówi, że ona przyszła do terapeuty Magdaleny Czerneckiej. Ja mówię, tak, cieszę się bardzo, zapraszam. Ona mi tak, no ale to nie pani. A ja mówię, ale jak to nie? Ona mówi, nie, tam ta pani jest starsza. Myślę, Boże jedyny.
wiecie, byłam tak zszokowana i tak zdziwiona, mówię, ale jak to starsza? No i tak, nie, no przecież ja przyszłam do pani Magdaleny Czerneckiej, wygooglowałam sobie, jest taka pani psychoterapeutka, ma długie włosy, nosi okulary, no i generalnie rozumiem, że to nie jest pani. I wiecie, ja byłam tak skonsternowana, że od razu wygooglowałam i istotnie, wyobraźcie sobie, jaka jest zbieżność sytuacji. Istnieje jeszcze jedna w Polsce, Magdalena Czernecka, która również jest psychologiem i psychoterapeutą, szczęśliwie mieszka w Katowicach, wygląda zupełnie nie jak ja. I to spowodowało, że żeby już się nie mylić, to miałam dwie opcje, albo zmienić nazwisko, albo skrócić imię. No i wybrałam tą pierwszą. I od tego czasu, czyli dokładnie od 15 lat, jestem Leną Czernecką i to już jest takie imię, którego używam wszędzie. I jak ktoś do mnie mówi, Magda, poza moimi rodzicami, to ja już nie reaguję. Także taka jest moja historia i to chciałam powiedzieć, żebyście wiedzieli. Kochani, mam takie pytanie do Was na dzień dobry, bo jak myślimy o zaufaniu, jak widzicie takie słowo anatomia zaufania, to co mnie szalenie ciekawi, to w ogóle co Ci robi słowo zaufanie? Czyli chciałabym teraz przez moment, żebyście się zastanowili i wyobrazili sobie taką sytuację, że... wzywa Cię Twój szef. Nie wiem, jaką Wy macie historię, być może jesteście sami dla siebie szefami, ale wyobraź sobie przez chwilę tak hipotetycznie, że wzywa Cię Twój szef i mówi do Ciebie takie zdanie. Wiem, że liczyłaś na przykład na awans czy na wzięcie udziału w jakimś nowym projekcie, ale nie do końca Ci ufam, w związku z tym nie mogę Ci powierzyć tej nowej roli, czy nie mogę Ci dać tego awansu, czy bardziej odpowiedzialnego stanowiska. I to, co jest bardzo ciekawe, żebyście sobie pomyśleli, co się z Tobą dzieje? Jaka się pojawia w Tobie reakcja, kiedy słyszysz takie zdanie? Według Brené Brown można powiedzieć, że to, co, że zaufanie jest takim słowem wytrychem, że jak słyszysz takie zdanie, nie ufam Ci, to naturalnie przechodzisz w ten, ona mówi o takim trybie transformersa, tak? Czyli pojawia się naturalna tendencja do tego, żeby się bronić, mogą się pojawić trudne emocje, takie jak wstyd, zakłopotanie, tak? Jakieś poczucie dyskomfortu. No i oczywiście może się też pojawić duży rodzaj lęku i na pewno to nie otwiera nas na to, żebyśmy rozmawiali szczerze o tym, co się dzieje w danej relacji. I żeby temu zapobiec, chciałabym, żebyśmy nie rozmawiali na poziomie ogółu, chciałabym, żeby każdy z Was podjął taką próbę zdefiniowania, czym dla Ciebie jest zaufanie, po czym Ty poznajesz, co takiego ma osoba zrobić, żebyście mogli jej zaufać. I chciałabym Was poprosić o to, jeśli się oczywiście zgodzicie, żebyście sobie mogli o tym porozmawiać w parach. Co Wy na to? Czy mam Waszą zgodę na to, żeby na chwilę porozmawiać, żebyście mogli sobie porozmawiać o tym w parach? Chciałabym Was poprosić o to, żeby ta dyskusja trwała nie dłużej niż 5 minut i żebyście mieli szansę oboje się usłyszeć i też zobaczyć, co macie wspólnego w tych definicjach, a w czym się różnicie. Jak tu wrócimy, to sobie sprawdzimy, jakie macie na to wnioski. Czy mogę Was przydzielić losowo do pokoi? Dobra, to jak mogę losowo, to my mamy w tym momencie... I zobaczymy, czy się wszyscy... To może zrobimy tak, że Milena, która jest na iPadzie, bo nie jestem pewna, czy Mileny uda mi się też przydzielić do pokoju, ale na wszelki wypadek przydzielę Cię do pokoju numer 6. I... Milena, ja się zaraz przełączę na komputer, tylko coś mi się zawiesiło, więc przełączyłam. W porządku, dobra. Ale w razie czego będziesz w pokoju z Dominiką i z Łukaszem, dobra? Okej. To słuchajcie, to ja daję Wam 5 minut z taką możliwością, że po tych 5 minutach jeszcze jest 30 sekund, żeby tutaj wrócić. No i wielka prośba, żebyście się zastanowili i sprawdzili, jakie Wam przychodzą do głowy pomysły, co buduje zaufanie. Gotowi? To otwieram pokoje i zapraszam do dyskusji. Poszły? Chyba poszły. Dobra. Okej. Agata jeszcze nie dołączyła. I... Agata nie dołączyła, czyli z tego wynika, że Monika jest sama. Nie, Paulina jest... Paulina jest sama. To ja wejdę do Pauliny ewentualnie. No jakbyś mógł. Bardzo cię proszę. Dobra. Dziękuję. Jesteś w stanie, jesteś. Dobra. Tak, jestem. Hello, hello. Cześć, jesteśmy razem w pokoju. Tak, jesteśmy razem w pokoju. No dobra. No to dawaj.
Zaufanie dla mnie jest czymś takim mimo wszystko ulotnym. Jakoś tak zdefiniowałaś mi się tego za bardzo. Nie to, że nie chcę, ale tak uciekałem od tego. Bardziej to jest na zaufanie, jeżeli z kimś mogę sobie spokojnie pogadać, bez żadnych takich barier po swojej stronie, to znaczy, że ufam tej osobie. Nie mam czegoś, co mnie hamuje, bo coś się wydarzy. Czyli nie mam żadnych obaw, że coś negatywnego mi się wydarzy. O, i to jest taki pierwszy krok u mnie. Bez dwóch zdań. No, u mnie z kolei jest tak, że jak nie kalkuluję, co powiedzieć, jak mogę być sobą, to wtedy tak, to wtedy myślę, że jest zaufanie. Jak zaczynam kalkulować, jak zaczynam się zastanawiać, i to nie jest zastanawianie się w kontekście tego, żeby się zachować kulturalnie, bo to jakby nie pomijam w ogóle tego typu rzeczy, tylko po prostu jak zaczynam kalkulować, co powiedzieć, czy mogę sobie pozwolić na to, żeby być szczera, no to wtedy już mam, znaczy, no to wtedy jakby wiem, że już nie mam zaufania, to prawda. To u mnie tak to wygląda. Jestem sama w pokoju, taki mam pokoik teraz i mogę w takim, no. Trochę zaufanie jeszcze mi się kojarzy też z czymś takim, że wiesz, jak słyszę, że jak słyszałam, że są takie trzy największe kłamstwa w historii dziejów. Jedno z nich to tam jest jakieś, że jak ktoś dzwoni i chce ci oddać pieniądze, znaczy był ci winny pieniądze i ma ci oddać i dzwonisz do niego, on mówi, oj, właśnie do ciebie, właśnie, miałem ci właśnie coś tam. A drugie to takie, że jak szef mówi do pracownika, w razie czego możesz tam nie liczyć. I to jest taki, to mi się kojarzy, no dobra, to jest takie poklepanie po ramieniu. No. Jak się nie boję i nie kalkuluję. No. No, zgadza się. Jeszcze coś mi do głowy tam przy... To jak się nie boję, nie kalkuluję, czyli ode mnie, a z drugiej strony, jeżeli chodzi o osobę, którą ufam i na coś się umawiamy, to nie muszę sprawdzać, czyli sprawdzanie jest po drugiej stronie. Zazwyczaj liczę na to, że ona dowiezie, ale no ja sam wiem po sobie, że czasami z terminami się nie wyrabiam, ale to jest na zasadzie, okej, ufam, że jak coś, to ty po prostu da znać cokolwiek, ja nie muszę tam wchodzić, żeby to sprawdzać. A ja z kolei jeszcze mam trochę tak, że jak daję na przykład, bo ja mam takie problemy ze szczegółami, i na przykład są takie osoby, którym ufam w takim sensie, że wiesz co, to weź mi to sprawdź, czy ja tam się, no to wtedy to jest dla mnie okej. Okay. Natomiast jak się pojawia coś takiego, że wysyłam do mojej szefowej, żeby to sprawdziła i dostaję na przykład taką odpowiedź, no dobra, proszę, żebyś następnym razem bardziej zadbał o szczegóły, to tak sobie myślę, kurwa. No wie, co chodzi, jakby nie ma już tego, no już nie wyślę, już nie poproszę jej o to, bo zostanę po prostu skrytykowana najnormalniej w świecie, bo nie dbam o szczegóły. No tak. Nie, dokładnie. To jest taki moment. Jeszcze w ramach zaufania, to co tam kiedyś Tomek przedstawiał pewien model, to nie tyle samo zaufanie, ale zaufanie jako relacja między ludźmi. To, co jest ważne, to w ogóle zaufanie do siebie samego. Bo wcale to nie jest takie, że my ufamy sobie. Oczywiście. Tak. I są takie tematy, gdzie ufam sobie też bardzo, a są takie, których sobie po prostu nie ufam. I wtedy na przykład, jak idę do kogoś prosić, wiesz, po prostu weź zerknij, weź to sprawdź, to jakby mam takie poczucie, że nie dostanę zjeby za to, tylko po prostu albo nie zostanę później tak, no jak to, to ty tego nie wiesz, to ty tego nie umiesz, wiesz, nawet tak, no przecież to takie oczywiste, to wtedy mi się odechciewa po prostu, mówię, dobra, to już jakby wychodzę z tego. Nie, bo to jest wejście w takie coś, czego się nauczyliśmy, uczymy od dzieciństwa, czyli taka relacja oceniająca. Tak, czyli od razu to oceniamy. No, musimy się to oduczyć, bo to właśnie tak jak mówisz, odstrasza troszkę. Tu będziemy sami wyrzuceni z tego pokoju, bo ja nie wiem, jak to działa. Nie możemy opuścić pokój w takim razie. Bo to jak mi się pojawiło, ja nie znam. Tak, leave breakout room. O. Bo ja myślałam, że ten wyzerowało się i kliknęłam w efekcie, że powrót. No właśnie, to ja też miałam taki moment sprawdzania, czy wrócicie tutaj, wszyscy jesteście, bardzo się cieszę. Rafał się zdążył pokazać, wspaniale. Dajmy sobie 3 minuty na odsłuchanie waszych wniosków. Jestem bardzo ciekawa, do czego doszliście, czy w czymś jesteście zbieżni, w czymś macie podobne opinie i definicje, czym jest dla was zaufanie, czym się różnicie. Zapraszam.
Dla zachęty powiem, że będzie jakby te wasze wnioski też będą pomocne do tego, żeby omówić potem ten akronim Brené Brown i odnieść się do badań. Więc zapraszam, żebyśmy zobaczyli, co wam wyszło. To może ja coś powiem, bo byłem w trójce akurat i mieliśmy czas na dwie osoby, więc w zasadzie nie miałem za bardzo co powiedzieć, bo zabrakło czasu. Aha. Bardzo mi przykro, Łukaszu. Nic się nie dzieje, ale spotkałem się z czymś nowym, to znaczy takie coś, co wpływa na zaufanie, to też nawiązanie tego, o czym ty mówisz, taka spójność wewnętrzna i autentyczność. Ja wiedziałem, że to oczywiście jest ważne, natomiast ja kiedyś spotkałem się jeszcze z takim bardzo, bardzo, bardzo prostym modelem na zaufanie, gdzie są dosłownie trzy czynniki zaufania. Generalnie ktoś z tego zrobił taką, no nie chcę powiedzieć, że pracę naukową, ale takie opracowanie interaktywne w internecie, gdzie przez pół godziny się po prostu wyklikuje pewne rzeczy i pokazuje się jak gdyby naturę zaufania skwantyfikowaną i co się dzieje, jeżeli ludzie w grupie są godni zaufania, co jeżeli jedna osoba jest niegodna zaufania i tak dalej, i tak dalej. Fascynująca przygoda. Aha, to jest spójność i autentyczność. Tak, ale tam akurat w tym to były trzy czynniki, które wpływają na zaufanie, już mówię o tym skwantyfikowanym zaufaniu. Okay. Pierwszy to jest to, że są małe różnice w nieporozumieniach. Druga rzecz, że są częste interakcje, to znaczy ludzie spotykają się. I trzecia rzecz, że to są możliwe win-win situations, czyli po prostu ludzie grają do jednej bramki. To jest taka synteza. W ogóle fascynująca przygoda z tym mechanizmem. Ja w ogóle wkleję linka do ciekawych. Także takie wnioski. Bardzo dziękuję. Jak mówisz o tej spójności, to też sprawdźcie sobie, czy ktoś z was o tej spójności również mówił, bo o spójności też mówi Brené Brown. Także pytanie, przepraszam was najmocniej, bo tutaj mnie ścika, chociaż mam wyłączone. Czy ktoś z was jeszcze mówił o tej spójności? A posilimy się na definicję spójności w takim razie. Czym dla ciebie jest spójność? Po czym możesz poznać, że ktoś jest spójny? To ja może dwa słowa, bo u nas w duecie z Dorotą też miałem okazję wysłuchać Doroty, bardziej niż się wypowiadać, ale Dorota o tej spójności mówiła i o tej autentyczności dość dużo i o takim właśnie wyczuwaniu w relacji tego, na ile komuś można zaufać albo nie. I dużo też mówiła o tym, że tak różnie mamy z tym zaufaniem, jak różne mamy doświadczenia i ten bagaż za plecami różnych naleciałości. Czy można powiedzieć, że z zaufaniem jest tak, że na dzień dobry dajemy wszystkim tak jakby duży kredyt zaufania, ale nasze doświadczenia pokazują, czy coś się tutaj zmienia, czy nie. To tak, tak. Nie wiem, czy znacie, jest, za chwilę będę też o tym mówić, jest takie bardzo znane badanie, barometr zaufania przeprowadzone przez Edelmana. No jest co roku robione, jeśli chodzi o sprawdzanie w różnych branżach. Tu nie tylko jest biznes brany pod uwagę, czyli na ile pracownicy ufają menadżerom, ale też jaki jest nasz poziom zaufania wobec różnych instytucji, też wobec rządu. I są ostatnie wyniki badania z 2020 roku, na ile w ogóle ufamy tym wszystkim działaniom, które przyczyniają się do, no właśnie, do, jakby do tych decyzji, jeśli chodzi o COVID-19. To jest akurat raport dotyczący Japonii, ale też są bardzo ciekawe wnioski. Natomiast wracając do tej spójności, to mnie jest bliska definicja spójności Brené Brown. I ona mówi o tym, że spójność przejawia się w tym, że ktoś przekłada odwagę nad wygodę. To oznacza, że jestem spójny z tym, w co wierzę i nie tylko mówię o swoich wartościach, ale działam zgodnie z nimi. I jeśli prawdą jest, że zaufanie czyni duży kłopot menadżerom, a można to chociażby sprawdzić po tym, że w momencie, kiedy się pojawia kłopot z zaufaniem do pracownika, to co jest wymagane, to podjęcie takiej rozmowy w cztery oczy. Tak? Mówimy o algorytmie prowadzenia trudnych rozmów. Praktyka pokazuje, że to są takie rozmowy, których liderzy starają się uniknąć jak tylko mogą, do momentu, aż nie stanie się to konieczne. I to bardzo często przyczynia się do takich sytuacji, gdzie pracownik podczas rozmowy, nie wiem czy u was w organizacjach są prowadzone, czasami mówi się o tych takich rozmowach rocznych albo półrocznych, gdzie się daje oceny. Czy u was to też jest praktykowane? Nie. Ja,
Ja mam dzisiaj. Ty masz dzisiaj. No i teraz wyobraź sobie, Paulina, że masz taką rozmowę i dowiadujesz się, że dostajesz poniżej oczekiwań ocenę, bo różna jest skala, ponieważ pół roku temu się coś zadziało, o czym ty w ogóle nie wiesz. I teraz jak ty masz mieć zaufanie do swojego lidera, skoro jemu zabrakło odwagi, żeby z tobą o tym porozmawiać wcześniej? I żyjesz w błogiej nieświadomości, że wszystko jest w porządku. Czy wy czujecie, czego my dotykamy, jaka to jest miękka materia? Więc o zaufaniu trudno się rozmawia i z tego powodu, że się trudno rozmawia, to właśnie ważne, żeby zobaczyć, jak ta spójność się tutaj przejawia. Dobrze, czyli mamy spójność, mamy autentyczność. Ty powiedziałeś, Łukasz, też o tych ciekawych bardzo badaniach. Ja akurat tego modelu nie znam. Czy jeszcze coś byście tutaj wymienili? Powiedz proszę. Ja byłam właśnie w duecie z Anetą, która teraz już musiała uciekać. A miałyśmy bardzo podobne spostrzeżenia, że też poza akceptacją i autentycznością, która tutaj się pojawiała, to też miałyśmy, tutaj się u nas pojawiło intencja, że intencja jest ważna, z jaką podchodzimy, że, żeby nie zakładać od razu złych intencji. I tą grę, którą w zaufanie, którą Łukasz przesłał, to ja właśnie zapamiętam najbardziej z tego, jak w to gram, że tam najbardziej się opłaca ufać. Że jak podchodzimy z dobrą intencją, to wtedy największy zysk z tego uzyskujemy. A z drugiej strony nam się jeszcze pojawiło intencja łamane przez intuicja. Czyli to też taka intencja, że okej, możemy stuprocentowo zagrać w to zaufanie, że je komuś damy i stopa zwrotu będzie się nam opłacać, ale też czynnik taki jak intuicja, jeśli coś nam podpowiada, że no nie bardzo potrafimy to nazwać, ale gdzieś czujemy, że jednak powinniśmy być ostrożniejsi w jakiejś relacji, no to dobrze tej intuicji, tego wewnętrznego głosu słuchać. Czyli mamy instynkt samozachowawczy. Tak, bo to też było coś takiego, że czujemy, czy w relacji z kimś mamy takie poczucie bezpieczeństwa psychologicznego. Więc to było, tutaj nam się takie rzeczy pojawiły. Cieszę się, że o tym mówisz, o bezpieczeństwie psychologicznym jeszcze się odniosę znowu w kontekście badań, w których wyszło, że bez tego bezpieczeństwa psychologicznego nie jesteśmy w stanie stworzyć wysoko funkcjonujących zespołów. Także dziękuję, że o tym powiem, no mówię, że się jeszcze do tego odniosę. Czy jeszcze coś byście dodali? Ostatnia szansa, żeby jeszcze sobie sprawdzić, co mamy oprócz spójności, akceptacji, intencji, intuicji, autentyczności. Też się pojawiła intencja, ale troszeczkę z tej drugiej strony, czyli intencja tej osoby, której mamy zaufać, na takiej zasadzie, że w sytuacjach trudnych czy jakichś potencjalnie, nie wiem, konfliktowych albo przekazywania jakichś niekoniecznie pozytywnych wiadomości, możemy ufać w intencję tej drugiej strony, że ona to robi w jakimś sensie zadba o nasze dobro, nie? Że to nie będzie czy to takie psychiczne po prostu, czy zastanowimy się nad tym, jak coś w tej sytuacji zmienić, ale że generalnie robi to z dobrą intencją i chęcią zadbania o nas, a niekoniecznie czy o naszą relację, a niekoniecznie o chcąc nas skrzywdzić na przykład. Nie? Czyli że intencja na przykład dawania konstruktywnego feedbacku, tak, czy właśnie tej krytycznej informacji jest taka, żeby coś poprawić, a nie coś, a nie żeby nas jakoś skrzywdzić, tak? Żeby to nie jest urazowe. Jasne. Dobrze, to pozwolę sobie przytoczyć jedną z takich definicji, którą możecie odnaleźć w książce Charlesa Feldmana, nie wiem, czy ją znacie. To jest taka malutka pozycja, o której też pisze Brené Brown między innymi, o tym, co jest potrzebne, żeby zbudować zaufanie w pracy. I według Feldmana on zaufanie definiuje jako świadome narażanie czegoś dla nas wartościowego na ryzyko wynikające z działań drugiej osoby. Czyli można powiedzieć, że to jest taki rodzaj świadomego ujawniania i mówienia o czymś, co jest dla ciebie ważne i powierzania to z taką dobrą intencją drugiej osobie i jednocześnie
to sprawia, że ufamy, że ta osoba zrobi z tą informacją czy z tą daną kwestią dla nas istotną coś takiego, co nas nie skrzywdzi, tak? Czyli jakby pozostawiamy w rękach drugiej osoby coś, co jest dla nas ważne. No i tym samym nieufność to wynika z naszej decyzji, że nie mogę powierzyć ci dla mnie ważnej rzeczy, tak? Nie ufam ci oznacza, nie jesteś godny tego, żebym mógł ci powierzyć coś, co jest dla mnie istotne. Jestem ciekawa, co wy o tym sądzicie. Jak pierwszy raz się spotkałam z tą definicją, to taki miałam kłopot, żeby się zastanowić, czy to faktycznie tak jest. Przyszło mi do głowy dwie sytuacje wzięte z życia, które potwierdzają, że ta definicja ma dla mnie rację bytu. Pytanie, jak ona do was przemawia? Powiedzcie proszę. Bardzo. Aha, a coś więcej byś powiedziała, Paulina? Że tak, że to czym bardziej jest coś dla nas cenne, wartościowe, na czymś nam zależy, to tym trudniej jest nam powierzyć to komukolwiek. Że tutaj zastanawiamy się, czy faktycznie ta osoba jest właściwą osobą. Jeśli mamy poczucie, że nie wiem, ma dobre intencje albo kompetencje właściwe, to tym chętniej oddamy pola temu. Dokładnie, czyli mam takie przekonanie, że jestem w stanie zaryzykować, pomimo tego, że mam dużo w sobie lęku i też ryzykuję, mówiąc ci o czymś, co jest dla mnie bardzo istotne, z taką nadzieją, że nie obrócisz to przeciwko mnie. Dokładnie, więc to, co mi przychodzi do głowy, to historie na przykład osób, które decydują się, zobaczcie, takie momenty krytyczne, kiedy na przykład pracownik, i tutaj mam na myśli głównie kobiety, bo akurat ich dotyczy ta kwestia, decyduje się powiedzieć o tym, że jest w ciąży. To jest taki moment. I teraz mamy różne praktyki. I moje doświadczenia, nie poparte żadnymi badaniami, ale pracą z pracownikami, ponieważ prowadzę w dwóch organizacjach taki projekt, który ma przygotować przyszłe mamy do świadomego odejścia z pracy i jednocześnie przygotować menadżerów, żeby potrafili prowadzić sensowne rozmowy przed odejściem z pracownicy, po to, żeby ona chciała wrócić. Dołącza do nas jeszcze jedna osoba. I to, co tutaj się sprawdza, to faktycznie, jeżeli w tej relacji ja ufam swojemu menadżerowi, to ja nie mam kłopotu, żeby mu powiedzieć jak najwcześniej, jak się da, że jestem w ciąży i że mam taki plan, żeby pracować najdłużej, jak będę w stanie, ale że też chcę wrócić na tą pozycję, która jest. Natomiast im większy poziom braku zaufania, tym częstsze praktyki, no właśnie można powiedzieć, zaskakiwania pracodawcy, tak bym to nazwała, zaistniałą sytuacją. Na czym, do czego się sprowadza to zaskoczenie? O tym, że pracownik jak najszybciej, jak tylko może, przedkłada zwolnienie lekarskie i idzie, ponieważ nawet niekoniecznie ze względów zdrowotnych, wiecie o czym mówię, tak? Ale idzie na wolne, ponieważ tym samym pokazuje, że mi nie zależy. Druga kwestia, która jest też bardzo mocno niedoceniana, a teraz też, no to jest taki bardzo delikatny temat związany z zaufaniem, to jest moment, kiedy my wiemy, że pracownik traci dziecko, tak? Czyli jakby dochodzi do poronienia, no i teraz jest pytanie, jak się zachować w takiej sytuacji, tak? Czy ja mam o tym powiedzieć, jak w ogóle poprowadzić taką rozmowę, jak wesprzeć taką osobę, która jest tak naprawdę w pełnowymiarowej żałobie, jeżeli taka sytuacja się dzieje. Więc jak najbardziej tutaj ta definicja, jak sobie o tym pomyślałam, do mnie przemawia. I też mam takie swoje osobiste doświadczenie. Pracowałam kiedyś w takiej korporacji, która została sprzedana. To było w 2008 roku. Duża firma, nie wiem czy pamiętacie, sklepy Hipernowej i Alberty. Kiedyś była taka firma w Polsce, Ahold Polska, którą kupił Carrefour. I to jest przykład mojego zaufania do mojej przełożonej, która nie mogła z decyzji odgórnej powiedzieć, jakie są losy naszego działu szkoleń, w którym pracowałam. Ponieważ ta decyzja została dopiero ogłoszona 12 miesięcy po podjęciu decyzji. To było świadome działanie, żeby się pracowników w jakiś sposób zabezpieczyć, znaczy żeby przygotować cały ten plan, prawda, przejęcia. Natomiast ona do mnie przyszła i powiedziała: Lena, nie mogę ci powiedzieć, kto nas kupił, ale ani jak będzie wyglądała sytuacja, mogę cię jedynie zapewnić, że póki ja tu pracuję, twoja pozycja jest niezagrożona. I to zdanie sprawiło, że ja się
poczułam bezpiecznie, odetchnęłam i obserwowałam oczywiście, co się dzieje. I tak długo, jak pracowała moja przełożona, tak długo ja pracowałam razem z nią. Także jakby dla mnie, do mnie to bardzo mocno przemawia. Czy macie jakiś komentarz, czy mogę iść dalej? Tak? Ja bym jeszcze powiedziała może tak trochę górnolotnie, bo zastanawiając się nad tym, przyszło mi do głowy, że dla mnie to jest też tą rzeczą ważną, będę też jakby prawdziwa ja. Czyli na ile ja mogę tej osobie pokazać, co ja naprawdę, nie wiem, myślę, co czuję, jakie mam intencje i tak dalej. I nie muszę grać w jakąś sytuację, w której powiedzmy też, nie wiem, zdradzam własne wartości, bo wiem, że inaczej z tą osobą na przykład się nie dogadam, albo wiem, że wykorzysta to, co usłyszy przeciwko mnie, albo wiem, że ja sama muszę zastosować jakąś, nie wiem, manipulację po to, żeby coś uzyskać, nie? To wtedy już się okazuje, że tego zaufania nie ma. Nawiązując do tego i patrząc poprzez turkusowe filary, no to zaufanie jest podstawą bycia w pełni. Czyli bycia sobą, tak jak Leno powiedziałeś przed chwilą, bo jeżeli nie mamy, to nakładamy te maski, czyli nie ma tego filaru pełni. Tak. Znaczy w ogóle bardzo się cieszę, że o tym mówisz, Andrzeju, bo jednym z podstaw tego budowania zaufania, czy zaufanie jest mierzone w kontekście naszej relacji, ale nie ma zaufania bez możliwości zaufania samemu sobie. Czyli można powiedzieć, że ludzie, którzy nie mają tej podstawowej w sobie, tego kapitału zaufania sobie, nie będą w stanie ufać innym. Zgodzicie się ze mną? Tak. Absolutnie tak. Absolutnie tak. Dość często uciekamy od tego i w ogóle nie rozważamy zaufania w stosunku do siebie, a to jest coś kolosalnego. Dokładnie, czyli można powiedzieć, że ta nasza zdolność do obdarzania zaufania samym sobie też jest takim naszym kapitałem, które buduje się w oparciu o to, jak myślisz o sytuacjach, w których ci się coś nie powiodło, tak? Jak reagujesz na sytuację, kiedy doświadczasz porażki, kiedy coś poszło nie po twojej myśli i to, co wtedy o sobie myślisz, jak to przeżywasz, albo buduje takie poczucie dam sobie radę, czyli poczucie sprawstwa, albo różnego rodzaju przekonania, które powodują, że tym bardziej nie możesz sobie ufać. Nie? I oczywiście to, co jest ważne, żeby to zobaczyć, jak to wpływa świadomie. No bo wiecie, ja wychodzę z założenia, że świadomość jest podstawowym narzędziem do rozwijania pełni. Nie ma opcji, żeby budować ten filar pełni, nie będąc świadomym. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Tak, absolutnie. Także idźmy w takim razie dalej i jeszcze bym się chciała podzielić takimi badaniami, które... No jeszcze jak mogę jedno, chciałam tylko się podzielić tym, że żeby pamiętać o tym, że wiele jest takich sytuacji życiowych i to nie są tylko kwestie z macierzyństwem związane, ale jest mnóstwo takich sytuacji, gdzie nie wiem, opiekują się na przykład kimś chorym w rodzinie, może w ogóle u nas jakaś sytuacja zdrowotna wystąpić. Zdarzają się rozwody na przykład, co też jest trudnym momentem w życiu, ale też zdarzają się takie bardzo szczęśliwe, jak na przykład ślub. No i to, że pójść do szefa i powiedzieć, potrzebuję więcej czasu wolnego albo inaczej przeorganizować swoją pracę, bo jakieś będzie wydarzenie, które jest dla mnie ważne, to też jest kwestia takiej odwagi no i tego zaufania, że możesz iść i powiedzieć otwarcie i nikt ci no jakby nie wykorzysta tego, ani nic złego nie zrobi, tak? Że też po drugiej stronie będzie zrozumienie i takie ludzkie podejście. Absolutnie się z tobą... Mnóstwo jest takich na co dzień sytuacji. Czyli można powiedzieć, że to, co mówisz, pokazuje, że jeżeli ja ufam, to ja się potrafię podzielić w pełni sobą. Ja nie przychodzę jako w roli pracownika, ale przychodzę i też mówię o tym, co tak naprawdę jest dla mnie ważne. Mówię o swoich wartościach albo też mówię o różnych sytuacjach, które są dla mnie istotne. Natomiast jak nie ufam, to na pewno o tym nie powiem. I nie kalkuluję. Ja bym dodała jeszcze tego, że jak nie mamy zaufania, to kalkulujemy. Po prostu. Dokładnie. To nam się opłaca, a co nie co powiedzieć nie. Bądź nie. Dokładnie. Wchodzi taka kalkulacja. Sam fakt, że nawet dzisiaj ja trochę sprawdzam zaufanie, na przykład dzisiaj, bo dostałam zapytanie, czy mogę iść. I teraz bardzo jestem ciekawa. Oczywiście dostałam zgodę, bo mieliśmy rozmowę o zaufaniu też pracy, bo ja też pracuję z menadżera. I ciekawa jestem, co się wydarzy dalej. Bo teraz jestem, ale to jest jestem. No. Dla zachęty, żeby przyjrzeć się
twojemu zachowaniu, szczególnie jak jesteś w roli menadżera. Przytoczyłam wam tutaj jedno z takich badań, które porównują, jakie jest połączenie między zaufaniem pracowników a wynikami finansowymi w organizacji, czyli mierzalny aspekt. To są badania Stephena Covey'a z 2016 roku i tam są takie dwa wnioski. Po pierwsze, to w magazynie Fortune zostały zebrane firmy, które mają najlepsze wyniki, oczywiście osiągają największe, najwyższe wyniki finansowe, ale też mają najmniejszą retencję pracowników i okazuje się, że podstawową cechą, która wyróżnia tych najlepszych pracodawców, jest oczywiście poziom zaufania mierzony tak, między kadrą zarządzającą, menedżerami wyższego i średniego szczebla, a pracownikami. I z poziomu faktów te firmy, które właśnie wyróżniają się tym wysokim poziomem zaufania, przebijają średnią rocznych zysków w sektorze tym S&P 500, który jest wskaźnikiem giełdowym i można sobie na ten temat poczytać. Czyli można powiedzieć, że to się bezpośrednio przekłada na ich zyski. Drugą rzeczą, którą chciałabym, żebyście też się przyjrzeli i zastanowili, zaufanie ma znaczenie. Są takie badania, które z kolei przeprowadziła Lucy Adams. Ona jest głównym szefem w takiej organizacji, która się zajmuje w ogóle badaniem dobrych praktyk w organizacjach, Disruptive HR Agency. I ona ma takie trzy wnioski. Po pierwsze, zaufanie, ona mówi, zaufanie oznacza pieniądze, czyli firmy, które narażają swoją reputację na to, żeby pracownicy źle o nich mówili, tracą pieniądze. Najlepszym przykładem na to jest sytuacja, wklejam wam teraz w linka, być może słyszeliście o słynnej sprawie pracownika, który został zwolniony przez Tima Armstronga. To była sytuacja, kiedy podczas, wiecie, jakiejś takiej wideokonferencji tego człowieka poniosły emocje, ewidentnie ich nie skontrolował i zwolnił tego pracownika. No i oczywiście odbiło się to bardzo mocno czkawką, ta cała sytuacja. Wkleiłam wam linka z artykułu New York Timesa na ten temat. On oczywiście go przepraszał, przywrócił do pracy, natomiast opinia została nadszarpnięta. Drugi przykład tego, dlaczego zaufanie przekłada się na pieniądze, to jest chociażby istnienie czegoś takiego jak opinie na TripAdvisor, nie wiem, czy wy korzystacie, no przecież to buduje na kapitale zaufania, tak? I to też tak jest, że bardziej zwracamy uwagę na te negatywne opinie niż na te pozytywne. Więc to, co jest bardzo istotne, że opinia na temat organizacji tak naprawdę może wpłynąć na to, czy dana organizacja cieszy się właśnie potem taką stabilną pozycją na rynku, czy nie. To jest pierwszy wniosek. Drugi wniosek jest taki, że nie wiem, czy słyszeliście, bo wszechobecnie od momentu, szczególnie jak jesteśmy w sytuacji pandemii, mówi się o tym, że żyjemy w świecie WUKA. Czy jest wam znany ten akronim WUKA? No więc jeśli pamiętacie ten akronim WUKA, który się rozwija jako świat bardzo mocno złożony, niepewny i w dużej zmienności i taki bardzo dwuznaczny, to można powiedzieć, że jeżeli żyjemy w takim świecie, no to liderzy potrzebują tak naprawdę zbudować w zespole na tyle kredyt zaufania, żeby ludzie chcieli funkcjonować w organizacji, której planowanie długoterminowe jest mało skuteczne, prawda? W której lider zaprasza nas do testowania różnych nowych praktyk i liczy na informację zwrotną, w której jest zmienne środowisko i w dużej mierze bardzo niepewna przyszłość. Czyli można powiedzieć, że bez zaufania jest duża szansa, że tutaj indywidualnie nie przetrwamy. I trzeci wniosek jest taki, że liderzy, mówi się nie bez powodu o tym, że w tym momencie takie organizacje, które zapraszają zespoły do takiego współtworzenia, prawda? Czyli to, co jest bardzo ważne, są badania, które pokazują, że wzrost innowacyjności wynika bezpośrednio z poziomu zaufania ludzi do organizacji, tak? Czyli można być kreatywnym i dzielić się swoimi pomysłami wtedy, kiedy ja ufam, że nikt mnie nie wyśmieje z tym, co przyjdę. I żeby liderzy zbudowali ten kredyt zaufania i zbudowali tą wiarygodność, no to znowu potrzebują charakteryzować się pewnymi cechami, żeby pracownicy przyszli i chcieli się dzielić swoimi pomysłami. Nie wiem, czy wy się ze mną zgodzicie, ale to są takie trzy wnioski, które miała Lucy Adams. Ma to dla was sens? Tak,
I teraz dodatkowo to, o czym chciałam Wam tutaj powiedzieć i co jest niestety smutnym wnioskiem, to jest właśnie to badanie Edelmana na temat zaufania. Te badania, które Wam tutaj przytoczyłam, pochodzą z 2018 roku, ale już jest najnowszy ten barometr na temat zaufania, tak jak Wam powiedziałam wcześniej o Japonii. Niestety według tych badań wiarygodność menedżerów spada z 12 miejsca na 37, czyli coś się takiego dzieje w świecie tej wszechobecnej globalizacji, że ta wiarygodność, mówiąc oczywiście o różnych sektorach, ale mówimy o organizacjach, wiarygodność menedżerów spada, szczególnie teraz 60% badanych mówi, że nie ufa menedżerom w różne decyzje, które podejmują i głównie się pojawia obawa o utratę pracy. Co ciekawe, znalazłam też badania na temat Polski. Oprócz tego, że aktualnie Polacy boją się utraty pracy, to wiecie, czego jeszcze się bardziej boją? Bo to, że się boją Polacy utraty pracy, bo sprawdziłam to, jak się ma ten czynnik do tego, co się dzieje w Polsce, czego się oprócz tego boją w większości pracownicy w różnych sektorach. Tutaj nie ma różnicy, jak sądzicie? Zawystawiam im złą opinię, jak będą szukali pracy dalej? Tak bym daleko nie szła, akurat tego nie. Aha, okej, okay. No dobrze. To ten poziom braku zaufania do organizacji, czyli nie dość, że się boję, że stracę pracę, to boję się, że jak już ją stracę, to na pewno nie znajdę pracy na podobnej pozycji i z podobnymi przywilejami. Tak? Czyli też tracę zaufanie do samego siebie, że jakby rynek jest w stanie zaproponować mi podobną pozycję. I to jest jakby bardzo silny lęk, który też może wpływać na postawę pracowników organizacji. No i zobaczcie, bardzo duży poziom, 53%, ponad połowę badanych nie ufa metodom wprowadzanych zmian w organizacji. I tutaj, co ciekawe, nie dotyczyło to tylko organizacji, ale też różnych instytucji. Czyli przekładając to na przykład na sytuację Polski, mówimy o instytucjach, o rządzie, tak? 53% nie ufa ludziom nie ufa metodom wprowadzających zmiany w organizację. Jaki z tego wniosek? Jak można? Takie szybkie pytanie. Czy tutaj w tych badaniach było jakby rozdzielenie pomiędzy jakby wielkość instytucji firmy, czy nie wiem, podział na małe, średnie, duże firmy? Czy to jest jakoś zbiorczo, czy wiesz co, tam było na sektory. Tak, tam były sektory. Były tak, public institution, czyli jakby instytucje publiczne, techniczne, jakby technologiczne organizacje. I różnego rodzaju non-profit też organizacje, tak, czyli można powiedzieć pełen przekrój, ale nie odpowiem Ci teraz na to pytanie, czy było na małej i średniej, tak? No to myślę sobie, że mogę Ci podesłać linka, żebyś sobie to sprawdził, jeżeli będziesz chciał. Super, dzięki. Z tych badań Lucy Adams wynikają 4 wnioski. W jaki sposób liderzy najbardziej niszczą zaufanie? Więc po pierwsze chciałabym z Wami też o tym porozmawiać, bo to jest dla mnie, mnie się to wydało szalenie ciekawe. Pierwszą rzeczą, taki wniosek ogólny, tracąc ludzką twarz, nie wiem, czy znacie taką pozycję, szef to zawód. Zawód w sensie rola, pozycja, nie emocja, żeby było jasne. Kojarzycie? Guta. Napisało ją... Taką zielona, gut. Tak, dokładnie, Gut i Haman. Tak. I oni tam mają taki rozdział, w którym próbują przekonać menadżerów, że tak naprawdę bycie liderem czy bycie szefem jest wtedy skuteczne, jeśli pozostajesz z ludzką twarzą, tak? Czyli szef musi mieć ludzką twarz, żeby był skuteczny. Co to znaczy, jakbyście mi powiedzieli? Co to znaczy, że lider niszczy zaufanie, tracąc ludzką twarz? Jak wy to rozumiecie? Powiedzcie proszę. Tak sprowadzając do konkretu, po czym ty możesz poznać, że twój lider się z tobą komunikuje nie jak człowiek? Chowa się za etykietką stanowiska. Dokładnie. I co wtedy się dzieje? Za procedurą. Za procedurą. I co wtedy się dzieje? Mamy układ rodzic-dziecko. Tak naprawdę. Hierarchia wchodzi tutaj mocno. Nie ma dyskusji w ogóle. Nie ma dyskusji. Czyli jest albo jednostronna komunikacja, albo druga rzecz, jeżeli tracę ludzką twarz, z czym nam się najczęściej kojarzy ludzka twarz człowieka? Jeżeli ktoś z emocjami. Brawo, dokładnie to, co mówicie. Czyli ja jestem ludzki, jak potrafię wyrażać emocje. Tymczasem według badań Lucy Adams najbardziej można poznać brak ludzkiej twarzy w komunikacji mailowej w organizacjach. Proszę Was, przyjrzyjcie się, proszę,
waszym mailom, które produkują z całym szacunkiem osoby odpowiedzialne za anonsowanie zmian. Ja mam taki przykład jednej organizacji, która się przeniosła w Krakowie do przepięknego biura. Nomen omen, to biuro nawet było gdzieś tam uznane w rankingu jako jedno z takich bardziej topowych, no bo naprawdę wyglądają zjawiskowo. I miałam szansę pracować z osobą, która przygotowywała maila anonsującego, na jakich zasadach będą przyznawane parkingi, jako że zapotrzebowania na parking, miejsc parkingowych było więcej niż możliwych. Bardziej skomplikowanego i bezdusznego maila w swoim całym życiu nie widziałam. Widzę, że kiwacie głowami. I zadałam pytanie tej osobie. Ja mówię, powiedz mi, gdybyś ty była pracownikiem, to co ty byś zrozumiała z tego maila? Ona mówi, że istnieją skomplikowane procedury aplikacji. Ja mówię, a jaka była intencja? Więc chciałabym, żebyście sprawdzili sobie, co tobie pomaga zaufać menadżerom, jakbyśmy wrócili do tych badań o zmianie. Kiedy jesteś w stanie przyjąć, że jakaś zmiana, najbardziej niewygodna, jest konieczna, w jaki sposób ona jest ogłaszana. Jeśli jest ogłaszana bez emocji, z poziomu takiej totalnej dehumanizacji, istnieje spora szansa, że pracownicy tego nie kupią. Natomiast to, co pomaga, według Lucy Adams, storytelling. Też empatia chyba. I empatia, dokładnie. Mhm. Drugi wniosek, nie podejmując trudnych rozmów, no to już trochę jest to, co wam na początku powiedziałam, że skoro o zaufaniu jest trudno rozmawiać, to staramy się unikać tych rozmów i bardzo szybko przekształca się to na taką sytuację, w której zaczynamy rozmawiać o kimś, a nie z tym kimś. Tak? Czyli zaczynamy mówić o kimś negatywnie, czy w ogóle o nim mówić, że tracimy do niego zaufanie, a przestajemy rozmawiać z tym kimś, co wtórnie powoduje, że marnujemy bardzo dużo energii w ogóle na to, żeby utrzymać ten stan uniku i też w jakiś sposób naruszamy wartości organizacji, szczególnie takie, gdzie jak się wchodzi i tam na ścianie widać, że jesteśmy autentyczni, spójni, prawda, godni zaufania, a tu się okazuje, że takie praktyki u nas funkcjonują. Niepodejmowanie trudnych rozmów też widać na przykład w sytuacji, kiedy mamy do zakomunikowania jakąś trudną, bardzo niepopularną decyzję. Moje doświadczenie pokazuje, od momentu, kiedy mamy sytuację pandemii, to te trudne decyzje są związane albo z cięciami finansów, albo z brakiem, tak jakby można powiedzieć, wszystko, co jest związane z możliwością dalszego rozwoju i albo na przykład z zamrożeniem ciekawych projektów. I też sposób, w jaki jest to anonsowane, pokazuje, że albo mi można zaufać jako menedżerowi, albo nie. Trzecia rzecz to są drobne przywileje i to było bardzo ciekawe. W jaki sposób liderzy niszczą zaufanie? Otóż nie razi tak bardzo w oczy, nie kuje pracowników jak to, że oczywiście masz, nie wiem, my pracujemy na tak zwanym open space, a mój menadżer jest zamknięty w niezależnym pokoju. Nie rażą takie rzeczy, które są jakoś przypisane do stanowiska, natomiast te drobne przywileje dotyczą tego, że pracujesz w dziale na przykład finansowym, rozliczasz wydatki głównego szefa organizacji i widzisz, że on przynosi paragon za cappuccino na spotkaniu biznesowym. Albo uzurpuje sobie prawo do tego, żeby mieć pierwsze w kolejce miejsce najbliżej wejścia, wiedząc o tym, że trzy osoby w organizacji, trzy na przykład, nie wiem, inne osoby, które nie mają pozycji lidera, też się starają o miejsce parkingowe, bo na przykład, to jest taka sytuacja, o której też pisała między innymi Sheryl Sandberg. Jesteś menadżerką, jesteś w ciąży, chcesz, ja dzisiaj tak o tej ciąży, widzicie, nie wiem czemu, ale tak przyszło. Chcesz, że tak powiem, pracować. Się urodzić. Ale na przykład no nie masz przyznanego miejsca parkingowego, tak? No i teraz jest takie pytanie, ja jako szef mam najbliżej wejścia, tak, a pracownica dostaje gdzieś tam na szarym końcu i musi przechodzić te kilometry. Więc to są takie sytuacje, które mocno rażą. No i oczywiście okazywanie braku zaufania to jest czwarta rzecz, czyli my deklarujemy, że ci ufamy, po czym pracownik podpisuje szereg dokumentów, które są oczywiście związane z naszymi regulacjami w HR-ach i tak naprawdę przyjrzyjcie się temu, co mówią te wszystkie regulacje. Z jaką one intencją są tworzone? Do pochronów. Dokładnie, pięknie to nazwaliście. Czyli można powiedzieć, że my deklarujemy, że ci ufamy, ale tak naprawdę
zawieramy w tych wszystkich naszych regulacjach taką perspektywę, że chcemy zapobiec temu, co być może się wcześniej wydarzyło w organizacji, albo właśnie tak jak mówicie, tak, przewidywanie na przyszłość. No więc jak jest wyraźny sygnał, nie ufamy ci, no to trudno, żeby pracownik przyjął to inaczej. Co można zrobić? Takie trzy rzeczy, trzy rekomendacje, które można zrobić, żeby liderzy zaczęli budować zaufanie. Jak sądzicie? Też z waszych doświadczeń chciałabym to zebrać, zanim pójdziemy do Brené Brown. Co pomaga? Chciałam jedno pytanie zadać do tego badania, ponieważ mówiłaś o tych drobnych przywilejach na takiej zasadzie, że są przywileje, które przysługują menedżerowi, nie? A tak. Czy było coś, mowa o, w tych badaniach o przywilejach, które daje szef pracownikom poszczególnym? Nie, to była tylko ta perspektywa, że aha, to, co pluje okay. w oczy, tam było powiedziane, że, bo oczywiście mówimy o tych senior liderach, tak? Czyli my mówimy, co niszczy zaufanie na poziomie takiego top managementu. Mm-hmm. Nie? Po prostu pytam, wiesz co, bo mam takie, często byłam świadkiem takich sytuacji, gdzie szef umawiał się na różnego rodzaju drobne przywileje w stosunku do poszczególnych pracowników. Mm-hmm. I to miałam poczucie, że też zawsze niszczyło nie tylko zaufanie do szefa, ale też między pracownikami, nie? Aha, by było... tak. Tak, dokładnie, że jest takie poczucie niesprawiedliwości wtedy. Kto się dogada i jaką tam ma relację, tak dostanie, nie? Tak. To tam wręcz było przytoczone to w taki sposób i takie przykłady były podane, że no, irytuje nas, bo, że powszechnie uważa się, że te przywileje rażą. Mniej rażą takie, wiecie, dobra ogólne, czyli właśnie dobre miejsce parkingowe, czy też... Czy w ogóle fakt, że posiadam miejsce parkingowe, czy osobne biuro, czy różnego rodzaju jakieś tam bony, czy atrakcyjne, czy karty, czy jakieś, można powiedzieć, dostępu do różnych dóbr, a bardziej rażą takie rzeczy jak paragon za cappuccino, za znaczek na pocztę, tak jakby nominalnie to było tak nazwane, czyli takie drobne rzeczy, gdzie się pojawia taka myśl, serio, tak? Więc to albo na przykład, no właśnie, albo na przykład wykluczanie z polityki tak zwanych hot deskingów, jeżeli gdziekolwiek jest, nie? Czyli wszyscy się do tego muszą jakoś przypisać, ale oprócz mnie. Lena, jakbym mogła jeszcze totalnie przedługować też z takiej mojej obserwacji w firmach, że te drobne przywileje to też jest w kontekście turkusu, to jest dostęp do wiedzy, do informacji. Tak. Że jak nie ma transparentności, to takim drobnym, ale dużym przywilejem okazuje się, że ja wiem na przykład wcześniej o czymś niż inni. I to też no, mega tutaj rujnuje zaufanie. Tak, dokładnie. To też wynika z hierarchii. To jest trochę tak jak w tym przykładzie, który wam powiedziałam z moją przełożoną. Czasami tak jest, nie? Że są pewne informacje, którymi się nie możesz podzielić. Też pytanie, jak w takim razie dystrybuujesz tym zaufaniem i co robisz w takiej sytuacji. Rekomendacje są takie, że no oczywiście przeciwieństwo tego jest pierwszą rekomendacją, czyli nie tylko warto, żebyś ty jako lider jak najszybciej w sytuacjach, które tego wymagają, podejmował ten trud i to ryzyko, żeby prowadzić rozmowy, żeby się dzielić tymi informacjami, które mogą wzbudzać negatywne emocje, czy jakiekolwiek emocje, ale też chodzi o to, żeby dać przestrzeń ludziom na rozmawianie o ich zastrzeżeniach. Natomiast żeby w ogóle do tego doszło i na przykład, żeby na takim spotkaniu ludzie chcieli z tobą rozmawiać, to tym przyczynkiem do zbudowania zaufania jest twój wysiłek jako menadżera, który wkładasz, żeby poznać swoich ludzi. Pierwsza rekomendacja brzmi, miej obsesję na punkcie poznawania swoich ludzi. Ona to wręcz literalnie tak nazywa i za tym słowem miej obsesję oznacza, żeby... No, nie spotykać się ze swoimi ludźmi w zespole tylko podczas prowadzenia rozmów oceniających. Ja, czyli można powiedzieć, że budujesz relacje każdego dnia. To trochę jak z chodzeniem na siłownię, tak? Po jednym pójściu nie urosną ci mięśnie, ale jak robisz to regularnie, to jest szansa na zmianę swojej sylwetki. Ja bym dodała do tego chyba jeszcze to, żeby się zaciekawić w ogóle swoimi ludźmi. Tak. Żeby zaciekawić się, żeby oni zaczęli być dla nas interesujący. I może brutalnie powiem, ale żeby nam nie przeszkadzali. Może zmienić perspektywę, że ci ludzie nam nie przeszkadzają, tylko się nimi po prostu zaciekawić. Ja to nawet robię czasem z moimi menadżerami, bo pracuję też jako trener, więc w kontekście takim, żeby potraktowali swoich pracowników jak takich bohaterów, bo bohaterów przyłapujemy na czymś pozytywnym.
Więc trochę tak jest, że zrób z niego bohatera, no to może znajdziesz kilka pozytywnych rzeczy i przyłapiesz go na zrobienie czegoś dobrego. Tak z przekąsem trochę, no ale... Dokładnie, czyli żeby się, znaczy możesz poznać ludzi wtedy, kiedy się zaciekawisz. Tak, tak. Włącz ciekawość. Włącz ciekawość, bądź jak Kolumb trochę. Tak, tak. W tych badaniach one były przeprowadzone między innymi w BBC i akurat stamtąd pochodzi taki główny wniosek, że to, co zaskoczyło najbardziej tych ludzi na pytanie właśnie, co sprawia, że zaczynam ufać swojemu liderowi, to nie jakieś, wiecie, wielkie rzeczy, tylko większość respondentów, większość pracowników napisała to, że mój szef, przechodząc przez biuro, bo to jeszcze było badanie przed COVID-em, wita się ze mną, mówi dzień dobry i pyta, jak mi minął weekend. I teraz przekładając to na rzeczywistość wirtualną, można powiedzieć, że to jest ważne, żeby sprawdzić sobie, w jaki sposób zaczynamy spotkania z pracownikami. Zanim przejdziesz do statusowania, warto zapytać ludzi, jakby z czym zaczynają. Trochę tak jak ja was dzisiaj taki checkpoint zrobiłam, nie? Z takim pytaniem, z czym zaczynasz, jaka jest w ogóle skala twojego nastawienia. Ale nie, jakby abstrahując od metodologii, to też jest coś takiego, co sprawia, że ludzie mają szansę no w ogóle otworzyć się ze swoimi wątpliwościami, jak wiedzą, że po drugiej stronie jest osoba, która nie tylko ich pyta o tym, jaki jest status projektu, ale też w ogóle czym dzisiaj żyjesz. Ma to dla was sens, to co do was mówię? Okej. Okay. Druga, to też powiedziałeś o tym wcześniej, Andrzeju, mówiąc o tym właśnie, żeby się nie wywyższać z tą filozofią turkusową. Druga rekomendacja brzmi, traktuj ludzi jak dorosłych. I teraz uwaga, prosto się mówi, trudno się realizuje. Dlaczego? Co to oznacza w praktyce? Andrzeju, się uśmiechasz, więc jestem ciekawa twojej obserwacji. To jest takie proste, nie? Traktuj ludzi jak dorosłych. Okej. Okay. Tylko do czego to się sprowadza? Jak sądzicie? Na pewno to, co nas irytuje, mnie irytuje, to, że ktoś przełożony próbuje mnie oceniać od razu. Zadanie, które miałeś, nie zaliczam ci. Dokładnie. Ja myślę, kurde, to gdzie ja jestem w szkole? No właśnie, dokładnie, dokładnie. Mhm. Masz siedzieć tutaj już. W ogóle jest jakaś możliwość porozmawiania, żebyśmy chcieli, nie, masz tu. Tutaj mamy zaklepane. Tak było powiedziane, że ty tu siedzisz. Okay. Ja też może inne powiem, może być, dziecko dobrze się spisałeś. Mm-hmm. Czyli kolejna ocena. Tak, to znaczy wydaje się, że jest okej, bo to jest pozytywne, ale dokładnie to co ona powiedziała. Ocena to jest, tak. To ktoś mnie chwali. Ja nie potrzebuję chwalenia. Ja potrzebuję docenienia, tak, a chwalenia nie. Mhm. Czyli pierwszą rzeczą, na którą zwracacie uwagę bardzo słusznie i też o tym właśnie pisze Lucy Adams, żeby sprawdzić, jakie tworzymy procedury, które przyczyniają się do tego, że albo pracownicy nam ufają, czyli że to środowisko pracy jest takie, że można mu zaufać, albo służą te procedury głównie temu, żeby zapobiegać złym przyszłym zachowaniom. Nie? I jeżeli jest tak, że ja głównie słyszę, co mi grozi, jeśli się nie dostosuję, tak? Albo jeżeli powiem, że nie chcę tu siedzieć, no to jak ja mam ufać? Pięknym przykładem jest, słuchajcie, praktyka Netflixa. Nie wiem, czy wiecie, w Netflixie zrezygnowali z formularzy urlopu wypoczynkowego. I to jest piękny dowód na ufanie pracownikom. Oni wychodzą z założenia, że jeżeli pracownik przychodzi i mówi, że potrzebuje urlopu, to go bierze. Oczywiście tam mają za tym swoje, znaczy jakby zrezygnowali z tego wymogu, tak, jakby formularzu urlopu wypoczynkowego i powiedzieli, że mogą pracownicy brać urlop wtedy, kiedy potrzebują, oczywiście mają jakąś tam opcję, żeby to wcześniej zgłosić, natomiast jakby ufam ci, że wtedy, kiedy o niego wnioskujesz, to znaczy, że naprawdę go potrzebujesz. I to jest... Lena, jeszcze jedna rzecz mi przyszła tutaj do głowy, poza tą, co znaczy być, traktować ludzi jako dorosłych. To też jest kwestia, poza systemem nagród i kar, to też kwestia kontroli. Tak. Mhm. Bo jeśli kogoś traktujemy jako osobę dorosłą, no to nie stoimy nad nim, nie sprawdzamy cały czas, tylko no wierzymy, że jak się umawiamy, to też możemy się wymienić informacją, okej, to jest zrobione, na tyle jest zrobione, albo też ktoś przyjdzie i powie,
sorry, no nie zrobiłem, nie wyrobiłem się, ale to jest kwestia informacji, komunikacji między sobą, a nie kontroli. Dokładnie. Tak naprawdę powiedziałaś o tym, co tutaj jest jakby takim trzecim ogniwem, czyli unikanie mikromanagementu, nie? Czyli stosowanie monitorowania tak naprawdę projektu w zamian za kontroli, zamian za kontrolę człowieka. Dokładnie, nie kontrolujemy człowieka, a wspólnie kontrolujemy zadanie, to co jest do zrealizowania. I to nie znaczy, że to tylko ja, tylko wszyscy jesteśmy zainteresowani, robimy te checkpointy i mówimy, okej, to jak nam się udało, tak? Ja się myślę, że tu warto jeszcze zwrócić uwagę na taką jedną rzecz, na to, żeby w sobie świadomie budować taką postawę partnerską, a nie ja wiem lepiej, jak powinieneś. Tak, dokładnie. To o tej partnerstwie tutaj też właśnie mówi Lucy Adams, tak, czyli no tak, to jest to. Jeżeli cię traktuję jako osobę dorosłą, to nie narzucam ci swojego punktu widzenia, tylko sprawdzam, czy my w ogóle możemy dojść do jakiegoś porozumienia, na przykład wymieniając się różnymi sposobami dojścia do tego samego celu. Ja właśnie chciałam jeszcze do tego dorzucić, tak, do tego wszystkiego, co zostało powiedziane, że dla mnie jest to też przekazanie odpowiedzialności pracownikom z pełnym takim zaufaniem, że ta osoba myśli i ma zdolności do tego, żeby zrealizować zadanie. Dokładnie, absolutnie się z Wami zgadzam. No dobrze, to skoro to wiemy, to jeszcze na koniec chciałam się podzielić, znaczy nie na koniec, bo zaraz chciałabym z Wami przejść do tej anatomii zaufania, ale jeszcze rozmawiając o badaniach, o tym, co mi się udało tutaj znaleźć, to chcę się jeszcze podzielić wynikami projektu Google'a, który się nazywał Aristoteles, trwał 2 lata. I jego celem było zadanie sobie takiego pytania, jakie czynniki tworzą właśnie ten tak zwany high performing team, czyli te zespoły wysoko funkcjonujące. I okazało się, że 5 czynników tworzy, czyli można powiedzieć, jest takie bardzo ważne zdanie, które powiedział Paul Santagata, że nie ma zespołu bez zaufania. There is no team without trust. I z tych 5 tutaj wymienionych czynników okazuje się, że jeden z nich odgrywa kluczową rolę w budowaniu właśnie zaufania wśród tych zespołów wysoko funkcjonujących. Jak sądzicie, który z nich jest, jakby jeżeli byśmy mogli poddać priorytetyzacji, najważniejszy? Pierwszy. Bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo, dokładnie. Jak byście zdefiniowali bezpieczeństwo psychologiczne? Co to dla ciebie znaczy, że jesteś bezpieczny psychologicznie? Nie boję się popełnić błędów. Po pierwsze, nie boję się popełnić błędów. Brawo. Co jeszcze ci przychodzi do głowy? Ale też mogę otwarcie mówić o tym, jak myślę o danym, dokładnie, o danym aspekcie. I jakby... I wszyscy traktują to, że składamy swoje perspektywy, żeby zbudować jakiś szerszy obraz, a nie siłujemy się na rację. Dokładnie, dokładnie, brawo. Bardzo, znaczy, że tak powiem, powiedziałeś dokładnie to, co tutaj wynikało z tego podejścia bezpieczeństwa, czyli muszę powiedzieć, że mam takie zaufanie. Bezpieczeństwo psychologiczne to jest wiara, zaufanie w to, że nie spotka mnie żadna kara za to, że będę głośno zgłaszał swoje pomysły, koncepcje, troski i też ujawniał błędy. No i teraz zadaj sobie pytanie na skali od 0 do 10 i nie musisz tego mówić na głos. Jaki jest poziom twojego bezpieczeństwa psychologicznego dzisiaj w organizacji, w której pracujesz? Czyli na ile się czujesz bezpiecznie z tym, żeby mówić to, co myślisz, co sądzisz, jakie masz wątpliwości, czy też o swoich błędach w tej organizacji, w której jesteś. I są 4, jakby wyniki są takie, że są 4 rekomendacje, żeby budować to bezpieczeństwo psychologiczne, a tak naprawdę budować zaufanie, które skutkuje tymi high performing team. Pewnie Was nie zaskoczę, one są powiedziane na bardzo dużym poziomie ogólności, ale chciałabym, żebyśmy o nich powiedzieli i żebyście się też zastanowili, jak się to przekłada na Waszą rzeczywistość. Pierwsze, o czym mówią te badania, mówią human to human approach, czyli znowu wracamy do tego, żeby traktować siebie po ludzku. I to, co jest tutaj bardzo ważne, jakby po czym można poznać, że jest ten human to human approach, oni zwracają uwagę na to, że w najtrudniejszych sytuacjach
w tych zespołach wysoko wydajnych był położony nacisk, żeby dzielić się swoimi emocjami, trudnościami, tak żeby stworzyć przestrzeń na mówienie o tym, z czym jest nam trudno i żeby mieć możliwość bycia zauważonym z tym, czyli jakby można powiedzieć to takie poczucie, że jestem, mam przestrzeń na to, żeby o tym powiedzieć, ale też jest ktoś, kto mnie słucha. Ja nie mówię sam do siebie, nie wypełniam kolejnej ankiety, tak, satysfakcji, tylko jest przede mną człowiek, z którym mogę o tym realnie porozmawiać i robię to po to, żeby dostać wsparcie, tak, czyli szukanie wsparcia, dzielenie się swoimi troskami, to jest jedna rzecz, która wspiera to takie nastawienie human to human approach. Drugie to jest kultura feedbacku, czyli można powiedzieć, że wysoko funkcjonujące zespoły to są takie zespoły, w których członkowie zespołu aktywnie poszukują informacji zwrotnej na swój temat i są otwarci na przyjmowanie tego konstruktywnego feedbacku, ale też sami z siebie dają. Nie? Jakby pojawia się ta wymiana i to, co jest bardzo istotne tutaj szczególnie, co może być może Was nie zaskakuje, to dzielenie się bardzo jasne, taki storytelling na temat swoich błędów. Czyli ja jako lider na przykład mówię o tym, jakie błędy popełniliśmy, czy ja popełniłem w danej sytuacji po to, żeby wyciągnąć wnioski na przyszłość. I też to, co powiedzieliście, to tworzenie takiego środowiska bezpieczeństwa i ono się tworzy poprzez to, że ja zamiast oznajmiać i mówić do ciebie, jak ma być coś zrobione, to zadaję pytania, pokazuję zrozumienie. Bardzo często to pokazywanie zrozumienia polega na tym, że parafrazuję i klaryfikuję to, co słyszę, że do mnie mówią członkowie zespołu. I bardzo istotna rzecz, unikam języka tak zwanego blame game, tak? Czyli unikam języka, który jest bardzo mocno związany z oskarżaniem. To jest trochę to, co powiedzieliście, tak? Że wolę mieć relacje niż mieć rację. No i oczywiście zachęcam ludzi do tego, żeby wychodzili poza taki sposób myślenia, czyli takie myślenie out of the box też sprzyja temu, że zaczynamy być bardziej otwarci na dzielenie się różnymi ideami. No i ostatnią rzeczą to jest inclusive decision making, oni powiedzieli, tak? Czyli można powiedzieć, że takie zespoły, w których się pojawia dużo zaufania, to są zespoły, w których widać, że jest przestrzeń na różnorodność i na to, że podejmujemy decyzje w oparciu o nasze, czy jakby doceniamy nasze na przykład różne pochodzenie, doświadczenia, nie oceniając tego przez pryzmat na przykład, nie wiem, ilości stażu czy studiów, które skończyliśmy, tak? Czyli jakby jest taki duży nacisk na to, żeby doceniać tą różnorodność. Takie są wnioski. Czy macie do tego jakieś pytania? Jeśli chodzi o te badania? To w takim razie przejdźmy do anatomii zaufania i do tego, żeby się przyjrzeć temu modelowi, ponieważ myślę sobie, że to, co bym chciała Wam też zaproponować, to żeby każdy z Was przez chwilę, jeśli nie robicie sobie notatek, to przez chwilę Was poproszę, żebyście sobie hasłowo przynajmniej zapisali te 8 kompetencji, które Brené Brown wraz ze swoimi współpracownikami określiła jako, no takie można powiedzieć, takie mięśnie zaufania. Bo wychodząc naprzeciw pytaniu, co ma zrobić lider, żeby ułatwić sobie prowadzenie trudnych rozmów w tym kontekście zaufania i żeby nie mówić o zaufaniu ogólnie, to rekomendacja jest taka, mów konkretnie. Ale żeby mówić konkretnie, no to trzeba pokazać moment, w którym to zaufanie zostało naruszone. I pomocne nam jest w tym rozumienie, jakie kompetencje tworzą zaufanie. I tak powstał ten akronim Braving, który właśnie jest składową 8 cech i one jakby każda z nich, znaczy jakby 8 cech i każda z tych kompetencji właśnie zaczyna się na pierwszą z tych liter tworzących akronim Braving. I to, co bym chciała, żebyście sobie zadali takie pytanie właśnie jak o tym rozmawiamy, w jaki sposób możesz to przełożyć na swoje doświadczenie i na swoją rzeczywistość. Czyli pomyśl sobie o pracowniku czy o osobie, której mniej ufasz. I jak będziemy rozmawiać o tej koncepcji, to chciałabym, żebyście sprawdzili, który z tych czynników przestał działać.
po to, żeby się też zastanowić, gdybyś się zdecydował poprowadzić taką rozmowę, to w jaki sposób można o tym powiedzieć. Więc mówiąc o zaufaniu, to co tak naprawdę mamy na myśli, na pierwszym etapie mamy na myśli granice. Jak sądzicie, o co tutaj chodziło Brené Brown, tak? Czyli po czym można poznać, że tak naprawdę, jakby czym są te granice w kontekście budowania zaufania? Czy macie jakąś propozycję rozwinięcia tego obszaru? Dla mnie to jest generalnie jasny kontrakt, ale na różnych poziomach. Zarówno taki powiedzmy podstawowy, administracyjny, czyli na co się umawiamy, nie wiem, ile będziemy wypłacać, ile ja mam pracować i tak dalej, czyli te podstawy. Tak. Później na takim poziomie, co zostanie zapewnione, na co możemy nawzajem liczyć i na co się umawiamy, jakby w jaki sposób pracujemy, jaka będzie twoja rola, jaka będzie moja rola. Czy można powiedzieć, ty mówisz o tym, Leno, mówisz o jasnym kontrakcie, o takiej jasności w umowie, na co my się ze sobą umawiamy. Jasne. To jest jedna z obszarów tworzących granice. Czy przychodzi wam do głowy coś jeszcze? Zobacz, tak bardziej relacyjnie. Komu jesteś w stanie zaufać? Przychodzisz i na przykład mówisz, to jest trochę ten przykład, ale Paulina wyszła, i mówisz, że ty dzisiaj musisz wyjść, albo na przykład, że dzisiaj nie możesz tutaj siedzieć, tak? Na przykład, albo nie chcesz tutaj siedzieć, chcesz siedzieć gdzie indziej. Czyli to jest przykład na odmowę. I co ma zrobić druga osoba, żebyś w ogóle się zdecydowała komuś odmówić? I Brené Brown mówi... Ja myślę, że to jest zaufanie do potrzeb, wiary, że ta osoba wie, jakie są jej potrzeby, i też stawia nam jakieś granice, więc to jest uszanowanie też tych granic. Dokładnie, czyli można powiedzieć, uszanowanie tych granic też polega na tym, że jeżeli ja mówię nie, to ja szanuję twoje nie, rozumiejąc, że za każdym twoim nie stoi tak dla twojej ważnej potrzeby. Ja z tobą o tym nie dyskutuję, ale jeżeli czegoś nie wiem, to ja o to pytam. Czyli szanuję moje granice, ale kiedy widzę, że coś nie jest w porządku, to ja też o to pytam. Nie? Czyli jakby to jest bardzo istotne, żeby sobie to sprawdzić. I jak będziemy za chwilę patrzyli, na ile ufamy sami sobie w takich sytuacjach, kiedy coś zawiodło, to warto sobie wtedy właśnie postawić takie pytanie, czy nadużyłem swoje granice, tak? Albo na ile właśnie byłem, na ile to, co zrobiłem, było w zgodzie z moimi granicami, a na ile tutaj się w jakiś sposób, na przykład, nie wiem, dostosowałem. To jest pierwsze, że tak powiem, z mięśni zaufania. Jak sądzicie, co jest pod hasłem R ukryte? Jaki byście tutaj czynnik znaleźli pod R? Real? Relationship. Nie do końca. Rzetelność. Trochę mówiliście o tej wiarygodności wcześniej, o spójności, ale tutaj jest właśnie takie rozwinięcie tego w kontekście rzetelności. I teraz pytanie jest takie, po czym możesz poznać, że osoba jest rzetelna? Co ona tak naprawdę robi? Dotrzymuje słowa. Dotrzymuje słowa, dokładnie. Dotrzymujesz danego słowa. A to, co jest potrzebne, żeby dotrzymywać słowa, to znowu odnosząc się do tego filaru pełni, to ja potrzebuję mieć świadomość tak naprawdę własnych ograniczeń i kompetencji, czyli znowu nie obiecuję więcej, niż mogę zrealizować. Tak? Nie ma nic, że tak powiem, gorszego, jeśli chodzi o naszą rzetelność, niż obiecywanie więcej, niż możemy potem z tego się wywiązać. I dodatkowo w tym obszarze Brené Brown mówi o tym, że potrafimy pogodzić sprzeczne priorytety. Tak? Czyli jeżeli mam dotrzymać danego słowa, to sprawdzam, na ile jest to możliwe, i też próbuję pogodzić sprzeczne priorytety. Jeśli się okazuje, że dwie sprawy są na wczoraj i przychodzi szef i mówi, że jest jeszcze trzecia, to ja mam odwagę, żeby zapytać i zadać mu takie pytanie: słuchaj, skoro dwie sprawy są na wczoraj, to która jest na przedwczoraj? Od czego mam zacząć? I czy zgadzasz się z tym, że te dwie będą zrobione w innym terminie? Nie? Czyli jakby potrafię powiedzieć, że czegoś się nie da zrobić w tej rzeczywistości, która jest nam dana.
Trzeci mięsień to jest A. Jak sądzicie, jakie słówko za tym stoi? I ono jest bardzo związane też z tą rzeczywistością tworzenia tak naprawdę tych zespołów samoorganizujących się. Można powiedzieć, że nie ma możliwości tworzenia samoorganizującego się zespołu bez tego, bez tej kompetencji na A. Ona jest podobna. Accountability. Brawo. Po polsku mamy odpowiedzialność, mamy responsibility i accountability. Z ciekawości, czy wy widzicie różnicę? Jaka jest różnica dla ciebie między accountability i responsibility? Z ponoszeniem odpowiedzialności, a podejmowaniem odpowiedzialności. Aha, czyli jak byś to rozwinęła? Że na ponoszenie odpowiedzialności to są jakieś konsekwencje. Aha. W takim kontekście, a odpowiedzialność, taka, którą biorę, no to też jest moja decyzja i ja się przed samą sobą rozliczam, a nie ktoś mnie rozlicza i ponoszę z tego konsekwencje. Czyli ponoszenie odpowiedzialności to jest to responsibility, a branie odpowiedzialności to jest accountability. Okej. To, co tutaj jest jeszcze bardzo istotne w tym kontekście zaufania, to to, że jeżeli ja biorę na siebie tą odpowiedzialność, to z nią jest związana też taka możliwość, żeby przyznać się z umiejętnością przyznawania się do błędu i jednocześnie taką wolą do naprawiania komuś krzywdy. O tym mówi Brené Brown. Odnosząc się do tego, co powiedzieliśmy wcześniej, że lider zamiast kontrolować, to bardziej monitoruje zadania, to tu z kolei accountability odnosi się do tego, że ty jako lider bierzesz odpowiedzialność za zakres danego obszaru i też za ewentualne wpadki i sukcesy z nim związane. Natomiast bardzo jasno precyzujesz poziom tego responsibility, czyli tej odpowiedzialności dedykowanej pracownikom. Nie? Okej. V to jest taka, można powiedzieć, ciekawa kompetencja. To taka krótka anegdota. Mój syn, który ma lat 20 i już jest studentem szczęśliwie, zapytał mnie, żebym wypowiedziała się na temat prezentu, który chciał dać swojej koleżance i co ja o tym myślę. Więc ja się oczywiście podzieliłam swoją opinią, bo ten prezent był nietypowy. Mianowicie to była świeczka taka w bardzo eleganckim pudełku i na tej świeczce było wygrawerowane jedno słowo, którego nie mogę powiedzieć ze względu na to, że to jest akurat właśnie ten element zaufania. Mianowicie mój syn podzielił się ze mną w sekrecie i ten V to jest właśnie ten skarbiec, informacją o tym, co chcę dać. No i zadał mi takie pytanie, co ja o tym myślę. I ja byłam zaskoczona, ponieważ to nie jest takie typowe słowo, które wam się kojarzy z prezentem. I mówię mu, no ale możesz mi powiedzieć coś więcej? Na co on powiedział, wiesz mamo, gdybym miał ci wytłumaczyć całą historię, jaka stoi za tym prezentem, to musiałbym ci powiedzieć o rzeczach, o których niekoniecznie chcę ci teraz powiedzieć. I sobie pomyślałam, okej, jakby jest mi to trudno przyjąć, ale bardzo szanuję te bardzo jasne granice i pokazanie mi, że jest pewien obszar, jest pewien, można powiedzieć, skarbiec, do którego ja już jako dorosły rodzic nie mam dostępu. I teraz jak to się dzieje, powiedzcie mi proszę, jak wy to rozumiecie, jeżeli chodzi o ten obszar skarbca, skoro Brené Brown twierdzi, że osoby godne zaufania to są takie, które potrafią dochować tajemnicy. I teraz co jest ciekawe, otóż Brené Brown twierdzi, że to nie tylko dotyczy ciebie, że ty potrafisz dochować tajemnicy, ale tracisz zaufanie w oczach innych, kiedy się okazuje, że przychodzisz i zaczynasz rozmawiać o osobach trzecich do osoby, której ufasz. Czyli na przykład mówisz o kimś i zaczynasz rozmawiać o takich rzeczach, które być może inni nie wiedzą albo zostały gdzieś tam powiedziane w sekrecie na temat osób trzecich. I co się wtedy dzieje? W głowie, w sercu i w myśle tej osoby, która to słyszy. Jak sądzicie? Nie słychać cię. Z moją tajemnicą będzie tak samo. Dokładnie. Skarpujemy innych i wiemy doskonale, że z naszą pójdzie. Nawet jeżeli nie zdradzili. Czyli można powiedzieć, że to jest bardzo, bardzo ważne, żeby zobaczyć, że też inni zaczynają tak myśleć o sobie, że skoro ty mówisz o innych źle, to znaczy, że z moją tajemnicą zrobisz to samo. Dokładnie tak samo jest. Więc
To, co jest ważne, to żeby ewentualnie zapytać, jeżeli ktoś z Was ma taką sytuację i słyszy wyraźnie, tobie tego nie mogę powiedzieć, to być może warto zapytać, czy zdarzyło się coś w naszej relacji, kiedy podjąłeś taką decyzję, bo być może jestem czegoś nieświadomy albo nieświadoma, albo co by się musiało stać, żebyś mi o tym powiedziała, jeżeli to dotyczy na przykład jakiejś relacji, tak? Czyli jest jakaś sprawa, ona dotyczy, nie wiem, jakiejś osoby w firmie, ale ja ci nie chcę o tym powiedzieć, bo nie mam zaufania, że potrafisz dochować tajemnicy i wtedy można zapytać, ale o czym konkretnie mówisz, czego się obawiasz? I to jest właśnie to, o czym powiedzieliście, jak was zapytałam, co robi osoba, która buduje zaufanie, to pierwsze, co powiedzieliście o spójności. No i właśnie ta spójność według Brené Brown to jest ta umiejętność przekładania odwagi nad wygodę i praktykowania wartości, w które wierzysz. Jaki macie komentarz do tego? Bo to wydaje mi się jedną z takich rzeczy, które skoro powiedzieliście na początku, wydaje wam się dosyć jasne. Natomiast czy możecie mi powiedzieć jakiś przykład, po czym można poznać, że taka osoba przedkłada odwagę nad wygodę i faktycznie nie tylko wyznaje wartości, ale je praktykuje? Dla mnie to jest taki moment, w którym właśnie tak jak powiedziała Paulina, że nie kalkulujesz. Że chcesz być też w zgodzie sam ze sobą i mówisz to, co myślisz, odsłaniasz swoje wartości, tak, swoje myśli. No i jakby nie licząc się, jakie to będzie miało konsekwencje. Okej, czyli rozumiem, że jak powiedzieliście, że nie kalkulujesz, to znaczy, że nie patrzysz przez pryzmat w takiej postawie, że tylko co mi się opłaca, tylko też jakie to będzie miało długoterminowe konsekwencje dla zespołu. Okej, to mamy spójność. Jeśli chodzi o literkę N, to być może nie zaskoczy was to, bo to jest z kolei coś, co wcześniej też wynikało z badań na temat tej atmosfery bezpieczeństwa psychologicznego, czyli mówimy o tym, że osoba, która buduje zaufanie, to jest taka osoba, która nas nie ocenia, do której jak przyjdziemy, to nie będzie odnosiła się do swojego kodeksu moralnego i mówiła, co jest dobre, co jest złe, tylko przyjmie nas z tym, co do niej mówimy. Tak? Czyli można powiedzieć, że to, co tutaj jest bardzo ważne, żeby tworzyć środowisko, w którym możemy rozmawiać o swoich uczuciach bez oceniania. Jak sądzicie, łatwo, trudno jest to w waszych organizacjach zastosować? Czego wymaga tworzenie takiego środowiska, w którym się nie oceniamy wzajemnie? Pytam z przekorą. Czy spotkaliście się z takim przekonaniem, że w biznesie nie rozmawia się o emocjach? Rzeczywiście. No właśnie. Bo jak, no przecież to takie w ogóle, nie, to w ogóle nie da się... To jest nieprofesjonalne. To jest nieprofesjonalne. No właśnie. Tak. No i teraz wyobraź sobie... Mówimy o konsekwencjach, ale nie o emocjach, no dajcie spokój. No właśnie, no to jak to teraz pożenić, powiedzcie mi, tak? Czyli... Nie. Idę do pracy do swojego przełożonego i mówię, że mam duże, że jestem, nie wiem, rozczarowana albo zaskoczona, albo zdziwiona zaistniałą sytuacją i jakby na jaką wtedy mogę liczyć reakcję, tak? Chcę wam zwrócić uwagę, że żeby zaistniała przestrzeń na otwarte mówienie o uczuciach bez oceniania, to potrzebujemy systemu, który będzie wspierał taki rodzaj komunikacji. To jest inwestycja w komunikację bez przemocy, która jest metodologią przez Marshalla Rosenberga określona jako jedną z najbardziej zaawansowanych form komunikacji między ludźmi. Tak? Czyli można powiedzieć taki rodzaj komunikacji, który właśnie zakłada, że rezygnujemy z języka szakala, który jest przepełniony ocenami, wyobrażeniami na temat innych i żądaniami, jakże powszechny, w takim stylu hierarchicznym, zgodzicie się ze mną, a jesteśmy otwarci na to, żeby mówić z poziomu spostrzeżeń, z poziomu swoich uczuć, wyrażania próśb i potrzeb. I to jest jakby, to jest bardzo łatwo tutaj do napisania, to jest taka moja osobista dygresja, że Brené Brown ułożyła tutaj coś, co widzę, że potwierdzacie głową, co wymaga naprawdę wręcz rewolucji zrobionej na poziomie ewolucji w organizacji, żeby zadziałało. No, ale mi się wydaje, że też co utrudnia w ogóle wprowadzenie NVC, to jeśli nie pykniemy tego
kółeczka wcześniej, czyli no nie zadbamy o tą spójność i nie będziemy odważni, żeby się dzielić w ogóle sobą, nie mając świadomości swoich potrzeb, bardzo trudno jest w ogóle mówić o NVC. Że to też od nas musi wyjść. Dokładnie, dokładnie. No i zostaje nam ostatnia literka, czyli G. I to G jest rozumiane jako hojność. I ta hojność może trochę mylić, ale ja bym ją sprowadziła do tych intencji, o których mówiliście, czyli tych intencji stojących po drugiej stronie. Czyli zasadniczo interpretujesz działania, czyny, słowa innych ludzi w najbardziej hojny sposób dla nich, to znaczy zakładasz, że wszyscy mamy dobre intencje. Czy u nas to by była życzliwość? Życzliwość. W polskim? Tak mi się bardzo kojarzy. To by była życzliwość, dokładnie. Czyli zakładasz dobre intencje i myślisz sobie, że jeżeli ktoś coś takiego robi, to znaczy, że on nie potrafi inaczej. Być może, nie? Że to jakby w taki sposób myślisz o ludzi, ale tak naprawdę bardzo się pogubił i być może trzeba mu okazać trochę więcej życzliwości i zaufania i z nim porozmawiać o tym, co się dzieje. Tak wygląda cała koncepcja anatomii zaufania. I teraz to, co ja bym chciała, żebyśmy mieli szansę odnieść to do siebie i chciałabym was poprosić do takiej osobistej pracy i zastanowienia się nad taką realną sytuacją wziętą z życia i oczywiście jak będziecie chcieli, to możecie sobie ją napisać albo proszę cię o taką refleksję. Mianowicie przypomnij sobie jakąś sytuację, w której przeżywałaś albo rozczarowanie, albo coś ci się nie udało, czyli weźmy sobie jakąś taką realną sytuację porażki, tylko proszę was, nie bierzcie jakichś takich dużych kalibrów w waszym życiu, dobra, tylko coś takiego mniejszego i skupcie się na chwili, w której napotkaliście na jakąś przeszkodę albo zwątpiliście w to, że się w ogóle cokolwiek uda zrobić czy dotrzeć do celu. Czasami bywają takie sytuacje, tak? I chciałabym, żebyście przejrzeli ten katalog, właśnie tę anatomię, ten acronym Braving pod kątem zaufania do samego siebie. To, co, w czym ja bym wam chciała pomóc, to pomóc wam odnieść się, zadając te pytania po kolei do siebie. Czyli dajmy sobie teraz jakieś, nie wiem, 3 minuty czasu na to, żebyście mieli realną sytuację i dajcie mi znać, że jesteście gotowi, tak? Przywołajcie jakąś realną sytuację i dajcie znać, że jesteście gotowi, ok? Widzę, że część osób już się niestety wykruszyło, ale tutaj bardzo mnie wspierał, widzę, Andrzej po kolei. Andrzeju, dziękuję, że odpisywałeś. Dobra. Ja potrzebuję minutkę, zaraz do was wracam, a was proszę, żebyście sobie przywołali sytuację, ok? Mamy? No, cudownie, bardzo się cieszę. Nie było trudno. Okej, to wracając do tego naszego akronimu, to chciałabym sobie, możecie to uzupełnić, żeby w kontekście zaufania, żebyście sobie zadali takie pytanie, czy jasno powiedziałeś sobie i innym, co jest dla ciebie w porządku, a co nie? I to definiuje, to się odnosi do tego poziomu granic, nie? Czyli sprawdź sobie, czy w tej sytuacji inni widzieli, że coś jest dla ciebie nie w porządku. Dajcie znać, jak będziecie gotowi, żebyśmy poszli dalej. Mamy? Możemy? To jeśli chodzi o tą naszą rzetelność, to zadaj sobie takie pytanie, czy ty w ogóle masz w sobie takie poczucie, że możesz na siebie liczyć? I to, że teraz zawiodłeś, nie oznacza, że zawodzisz zawsze. Czyli sprawdź sobie, co sobie wtedy pomyślałeś o sobie w tej sytuacji. Czy mówisz sobie, o Jezu, zawaliłem, zawiodłem, wiedziałem, że tak będzie, trzeba było tego nie robić, czy też mówisz, okej, tak, jakby dzisiaj się nie udało, ale to nie znaczy, że nie uda się jutro. I pytanie brzmi, czy mogłeś sam na siebie liczyć? Czy możesz sam na siebie liczyć? Trzeci akronim to jest odpowiedzialność i to jest pytanie o to, czy, to jest bardzo ważne, czy w tej sytuacji poczułeś się winny? Bo jeśli się poczułeś winny, to warto sprawdzić,
czy byłeś, byłaś odpowiedzialny za tą porażkę? Jeśli tak, to poczucie winy ma rację bytu. I ono cię wtedy mobilizuje do tego, żeby się zastanowić, co możesz w tej sytuacji zrobić, prawda? Natomiast jeśli nie, to jesteś w kłopotach. Bo to oznacza, że bierzesz winę za coś, za co nie jesteś odpowiedzialny. I to może też sprawiać, że tym trudniej ci będzie znaleźć jakieś dogodne wyjście z tej sytuacji, takie, które jest w zgodzie z tobą i w zgodzie z innymi. Czyli można powiedzieć, że to, co tutaj jest bardzo istotne, czy poczuwasz się do odpowiedzialności, czy poczuwasz się do nadmiarowej odpowiedzialności i w związku z tym czujesz się winny za coś, za co nie jesteś odpowiedzialny, czy też przerzucasz winę na innych. Okej, okay, możemy dalej? Kwestia tego skarbca, tutaj jest takim pytaniem, czy uszanowałeś tajemnicę własnego skarbca, czy też niepotrzebnie odezwałeś się w pewnych kwestiach, a milczałeś w innych? Czyli też zobacz sobie w tej sytuacji, czy przypadkiem nie powiedziałeś czegoś, czego nie powinnaś mówić, ale na przykład milczałaś na temat, który był tego wymagał. Lub drugie pytanie, czy potrafisz przerwać komuś, kto mówi o czymś, co powinien zachować dla siebie? Czyli masz w sobie taką gotowość, żeby też powiedzieć komuś, wiesz co, wydaje mi się, że to nie jest dobry moment, żeby o tym mówić. Nie? To też jakby jest związane z jakimś rodzajem odwagi. Jeśli chodzi o spójność, to tutaj pytanie, które sobie możesz zadać, to właśnie, czy postąpiłeś zgodnie ze swoimi wartościami? Jeśli masz wątpliwość, to sobie możesz zadać dodatkowe pytanie, czy wybrałeś jakąś szybszą i łatwiejszą drogę, czyli szedłeś, czy kierowałeś się swoim komfortem, wygodą, czy też właśnie tą spójnością z wartościami. Kwestia braku ocen tutaj jest rozpatrywana w kontekście tego, na ile miałaś w sobie, miałeś gotowość do poproszenia o pomoc. Są bardzo ciekawe badania, jeszcze jedno, których wam już nie zdążyłam powiedzieć, ale to być może je teraz przytoczę, tylko sobie przypomnę, jak się nazywała ta osoba, albo sobie przypomnę, albo nie, zaraz wam powiem, z których wynikało, że te osoby, które mają gotowość w sobie do proszenia o pomoc, czy można powiedzieć, proszenie jest aktem odwagi i jakby świadectwem twojej siły, zyskiwały dużo więcej w oczach wiarygodności niż te osoby, które nigdy nie prosiły o pomoc. Dlaczego tak się dzieje, jak sądzicie? To jest bardzo ciekawe. Że jak prosisz o pomoc, to jesteś bardziej wiarygodny i budujesz tym zaufanie. Taki jest wniosek. Czemu tak jest? Ludzie z natury lubią pomagać, więc chcą być potrzebni też innym. Ludzie z natury lubią pomagać, chcą być potrzebni, dokładnie. Co jeszcze? Tak jak wspomniałaś, to jest ten element odwagi. Czyli jeżeli ktoś jakby odważnie jest w stanie się przyznać do tego, że czegoś nie wie, nie potrafi, nie umie, nie chce, albo no to automatycznie wzbudza moje zaufanie, czyli nie jest perfekcyjny. Nie jest perfekcyjny, a my takie mam trochę też przekonanie, że nie lubimy takich perfekcjonistów, bo perfekcjoniści kojarzą nam się z czymś takim, no wiecie, jakby mamy ochotę ich od razu przyłapać na jakimś błędzie, na czymś takim niedoskonałym. Tak, a tutaj tak. Ktoś stoi przede mną i mówi, wiesz co, no ja nie wiem, nie potrafię, nie chciałbym w ogóle coś więcej od ciebie, no to mówię, wow, no to jest odważny, no. I w związku z tym wzbudza we mnie jakieś takie większe zaufanie. Dokładnie, dokładnie. Ale też jest autentyczny po prostu. No tak? O, tak, tak, oczywiście. I o tej autentyczności, o takich właśnie trzech filarach budowania zaufania z kolei pisze ta Frances i Anna Morris w takim badaniu Begin with Trust. I ona właśnie mówi o tym obszarze autentyczności, czyli ufamy ludziom, którzy są autentyczni i potrafią przyznać się do błędów, takim osobom, którzy są empatyczni, czyli tworzą tą przestrzeń na rozmowę o tym i tacy, którzy są spójni ze swoimi wartościami. Okej, okay, czyli tutaj jeśli chodzi o to nieocenianie, to zadaj sobie takie pytanie, czy poprosiłaś o pomoc, gdy była ci potrzebna? Lub czy się przypadkiem nie skrytykowałeś za to, że potrzebujesz pomocy? Bo ci się skrytykowałeś, no to znowu odnosi się to do tego, na ile sobie ufasz, żeby móc prosić. Bądź też, czy powstrzymałeś się przed oceną samego siebie. No i ostatnie, ta życzliwość, o której tutaj mówicie, czyli albo inaczej hojność,
to oznacza, że w danej sytuacji, w której popełniłeś jakiś błąd, doszło do jakiegoś, tak, jakiejś trudności dla ciebie, to pytanie brzmi, czy okazałeś sobie życzliwość i szacunek? Czy potraktowałeś siebie tak, jak potraktowałbyś kogoś, kogo kochasz? Nie, czy okazałeś sobie zrozumienie? Czyli można powiedzieć, że w sytuacji niepowodzenia możesz sobie powiedzieć, dałem z siebie wszystko, zrobiłem co mogłem, generalnie to, co jest możliwe, to mogę skupić się na tym i na tym i to jest życzliwy wewnętrzny monolog, ale też możemy uruchomić krytyka, który powie, jak zwykle wszystko schrzaniłeś i zasadniczo nigdy nie możesz na siebie liczyć. I to, co jest ważne, to Brené Brown mówi, że takie małe sytuacje budują nasz kapitał zaufania wewnętrznego do siebie i to jest też istotne, żebyśmy zobaczyli, w jaki sposób reagujemy w takich sytuacjach. Moje pytanie do Was jest takie. Czy udało Wam się odpowiedzieć na te pytania, jak sobie pomyśleliście o tej sytuacji? To, co do Was teraz mówiłam, czy jakoś te pytania były dla Was, referowały z tym przykładem? Udało Wam się odpowiedzieć na to, czy to było dla Was trudne w tym momencie? Mi się udało, natomiast odpowiedzi mi się nie podobały. Niektórych. Ale to już mój problem. No właśnie, no bo chciałabym Was zaprosić, już mamy, zostało nam 15 minut i tak naprawdę to był ostatni slajd i zanim ja powiem dziękuję za uwagę, to chciałabym Was zaprosić do tego, żebyśmy przez chwilę się przyjrzeli i Waszym odpowiedziom i w ogóle Waszym takim insightom i wglądom po tym naszym spotkaniu, czyli moje pytanie jest takie, jaką masz refleksję po tym, czego się dowiedziałaś o sobie, co usłyszałaś, z czym teraz jesteś? Dla mnie ogólnie, jak znam i czytam Brené Brown, dla mnie to jej podejście jest na pewno wymagające. Mm-hmm. Tak jak patrzę na ten model Braving, jak patrzę też na taką checklistę, którą ona stworzyła odnośnie tego, na przykład, czy jesteśmy gotowi, żeby udzielić komuś informacji zwrotnej. Mm-hmm. Tak naprawdę ja kiedyś, jak właśnie tak sobie tą listę po kolei odhaczałam, to tak naprawdę stwierdziłam, że bardzo rzadko jestem tak w pełni gotowa, żeby udzielić tej informacji zwrotnej. Mhm. Że to jest idealny stan, który nie zdarza się często. Mhm. A co jest dla ciebie najtrudniejsze? Co jest największym wyzwaniem? Ale teraz o co pytasz? No, o tą checklistę, jak sobie uświadamiasz? Nie pamiętam jej teraz. A, okay. Tak dokładnie, bo tam jest sporo tych punktów. Ale tak właśnie mi się skojarzyło, że chyba ciężko by mi było jakoś tak powiedzieć sobie, że tak, teraz to tak wszystko rzeczywiście punkcik po punkciku spełniłam. Ja mam w ogóle taki wniosek, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, bo jakoś rezonuje we mnie. Że to jest jakiś kierunek, tak, jakby do którego mogę dążyć. On mi wyznacza jakby to, z czym się zgadzam. Natomiast mam tą świadomość, też nie mam chyba takiego sama wobec siebie wymagania i oczekiwania, mhm. Że po prostu to musi być to wszystko teraz, tak? Jasne. Ja bym to chciała tylko skomentować w taki sposób i to też się odnosi do tego filaru turkusu, do tej pełni, że tu bardzo jest ważna świadomość samego siebie i też świadomość swoich ograniczeń, że tak naprawdę zbliża to, co mnie zbliża do liderów, to jest ten moment, w którym oni potrafią powiedzieć nie wiem. To buduje kapitał zaufania. Człowiek, który jest w stanie rozpuścić swoje ego i powiedzieć nie wiem, potrzebuje wspólnie, żebyśmy poszukali sposobu na rozwiązanie sytuacji. Zobaczcie, jaką trzeba mieć odwagę, żeby to powiedzieć. Nie? I to jest ten moment, tak sobie myślę, że to, co zaproponowała Brené Brown w tym akronimie, to tak naprawdę takie trochę rewidowanie samego siebie, na ile faktycznie my nie manipulujemy sami sobą. Bo z zaufaniem jest tak, że my oczekujemy, że inni będą nam ufać, tylko zaufania nie można otrzymać na żądanie. Zgodzicie się ze mną? To jest dokładnie tak samo, jak nie można otrzymać na żądanie sytuacji, w której ludzie są zmotywowani. Chociaż zakusy są,
Dzisiaj z anegdotą wspominam sytuację realną, kiedy jeden z menedżerów dużej firmy produkcyjnej koło Krakowa przyszedł i powiedział: Pani Leno, tylko proszę powiedzieć ludziom na szkoleniu z motywacji, żeby byli zmotywowani. No co ja powiedziałam, dobrze, panie tam, nie wiem, prezesie, powiem. Ale wiecie, z jednej strony sobie pomyślałam, jaką ja muszę mieć moc w jego oczach, że wystarczy, że przyjdę i powiem i oni mnie posłuchają. Ale wiara tak, czyni cuda, wiesz. Ale tak się akurat nie stało. Także dla mnie to jest o tym. Co jeszcze? Czym chcecie się podzielić? To ja mogę się jeszcze podzielić. Bardzo dziękuję za to ćwiczenie, bo trochę inna perspektywa, żeby sobie przejść przez te pytania. I takie odkrycie u mnie, nie, myślę, że nie tylko w tej jednorazowej sytuacji, ale w kilku, to jest nadodpowiedzialność. I takie wyrzucanie sobie, że no kurczę, mogłabym, nie wiem, być bardziej skuteczna, albo że tak, można było więcej, można było jeszcze inaczej. To się wiąże z tym ostatnim punktem, czy też jestem łagodna i życzliwa dla siebie, bo w tym momencie odnajduję, że no nie, nie jestem. Bo jakbym pomyślała, że gdzie jest ta moja odpowiedzialność i moja część wpływu, a też odpowiedzialność innych. To tutaj by się pojawiło więcej łagodności do siebie, życzliwości. I jeszcze nad czym pracuję cały czas, ale to jeszcze taki obszar, który jest cały czas nieustannie do doskonalenia. To granice i informowanie. Znaczy inaczej, pracuję nad skutecznością, bo ja mogę im informować, ale nie mam poczucia, że jestem zawsze z tym usłyszana, o tak, żeby być, nie wiem, może bardziej klarowna w komunikacji jakoś. Tak, że ta klarowność jest tutaj bardzo ważna, prawda, żeby mówić o tych granicach w taki sposób, żeby druga strona je usłyszała, co nie wiem, czy się zgodzisz, wymaga z naszej strony tolerancji na jakby utrzymanie dyskomfortu drugiej strony, czyli jak komuś odmawiam, to warto założyć, że druga strona z tego powodu się nie ucieszy. I ten moment, w którym ja jestem w stanie znieść, że ty przez chwilę nie będziesz zadowolona, a ja chcę, żebyś była zadowolona, jest tym, co może mnie skłonić do tego, żeby postawić, ja chcę inaczej, nie podoba mi się, tak? No i tutaj jest super narzędzie, właśnie NVC bardzo mocno pomaga. W tym, ale też trzeba mieć zgodę na to, że z drugiej strony ktoś po prostu się nie spotka i nie usłyszy, nie zrozumie. Tak. No i też może być trudno wtedy dla tej relacji. Tak, dokładnie tak, dokładnie tak. Okej. Okay. Czy jeszcze coś chcecie powiedzieć, co wam tutaj się pojawia jako refleksja końcowa? Ja mam taką myśl, że to jest w ogóle... Dziękuję. Że to jest w ogóle... No taki olbrzymi temat, prawda, bo pod tym akronimem zaufanie nagle nam się to tak rozwinęło. Miałem taką refleksję w ostatniej książce Brené Brown, kiedy ona opowiadała o sytuacji, gdzie w swoim zespole miała taki trudny moment w życiu, gdzie za dużo miała na głowie i jedna z członkiń zespołu powiedziała otwarcie swoje zdanie, które było takim trudnym. I ona napisała, że ta sytuacja działa się tam 2 czy 3 lata temu, jakby przed napisaniem tej książki, więc sobie pomyślałem, okej, no to jeżeli Brené dzisiaj ma takie problemy z tym tematem, to chyba trzeba wziąć na klatę, że po prostu z tymi problemami będziemy się zawsze borykać, nie? To jakby zupełnie inne światło rzuciło na to, że no to jest taka ciągła praca nad tym zaufaniem, prawda? I w różnych sytuacjach możemy się znajdować w życiu i nagle się odnajdywać, prawda, w tym akronimie, że okej, musimy zrobić parę kroków w tył i coś poprawić albo zmienić. Przypomniała mi się taka anegdota troszeczkę z innego zakresu, ale kiedyś byłam na właśnie takim wykładzie profesora Wojciszka, on też między innymi o psychologii miłości pisze i padło pytanie z sali do profesora, czy panie profesorze, czy ta wiedza, którą pan ma, posiada panu, pomaga panu w budowaniu relacji miłosnej z żoną? On powiedział: nie. I to jest najlepszy komentarz, nie? Że cały czas trzeba pracować i się szkolić. Nie? Dokładnie, dokładnie. I to, że no to, tak, to, że innym potrafimy pomóc, nie oznacza, że u siebie tak jakby sami dla siebie jesteśmy w stanie pomóc sobie, kiedy tego potrzebujemy. Dokładnie. Ja bym jeszcze dodała, że nie tylko teoria, ale i praktyka ma znaczenie. Dokładnie.
Ja pamiętam, że byłam na takim, jak na SWPS-ie byłam, to mieliśmy takie grupy otwarcia. Tam musieliśmy zaliczyć taką jedną z grup otwarcia. I pamiętam taką jedną rzecz, z jakim celem przyszłam. No bo pytali mam, z czym wchodzimy i tak dalej. I pamiętam, że powiedziałam, że ja bym bardzo chciała umieć w praktyce wykorzystać to wszystko, co wiem w teorii. A pani prowadząca to całe spotkanie mówi, nie jestem w stanie zrealizować tego. Bez szans. Bardzo mi się bardzo bez szans. W ogóle nie ma opcji. W ogóle zapomnij. I to mnie tak uświadomiło. Miło, że no dobra, no to idę dalej po prostu. No coś w tym jest. Tak. Dokładnie. Ja jeszcze bym się chciała odnieść na końcu odnośnie tego, co mówicie, bo jakoś faktycznie bliskie mi jest to, co też szczególnie Tomku powiedział, że to jest bardzo taki szeroki temat, ale dobrze by było wyjść przynajmniej z taką jedną lekcją, którą masz dla siebie, albo wiecie, wszystko jest lekcją albo treningiem. Ja wychodzę z takiego założenia i nie ma sytuacji, które są błędem. Bo błąd jest tylko błędem wtedy, kiedy go tak nazwiemy. I to, co jest ważne, to żeby sobie takie zadać pytanie, co ja dzisiaj już mogę dla siebie zrobić, żeby zacząć budować zaufanie do samego siebie. Nie? Czyli być może po tym ćwiczeniu chciałabym, żeby każdy z was sprawdził, w jaki sposób sobie szkodzisz. Jest takich 5 pytań, które należą do audytu emocjonalnego. I to są takie wielkie pytania Fritza Perlsa, czyli ojca psychoterapii humanistycznej. I one w pewnym sensie są takim drogowskazem nie tylko do budowania zaufania wobec samego siebie, ale w ogóle do takiego lepszego życia. W każdej sytuacji, w której zaczynasz czuć dyskomfort, w której tracisz poczucie, że to zaufanie spada w dół, zadaj sobie takie teraz pytanie, co ja teraz myślę? To jest pierwsze pytanie. I bądź ze sobą do bólu szczery. Weź odpowiedzialność za to, że ci się pojawia negatywna myśl na twój temat. Tak? Schrzaniłem, do bań, znowu. Nie? To są takie, wiecie, czarnowictwa. Drugie, co ja w związku z tym czuję? No bo skoro myślisz coś, to prawdopodobnie w związku z tym czujesz. Tylko umarli nic nie czują. Większość ludzi czuje, ale sobie tego nie uświadamia albo nie chce tego nazywać. Nie? Trzecia rzecz, co ja w związku z tym robię? Nie? Czyli jakie podejmuję zachowania? Tłumię, wycofuję się, zaczynam się zajmować czymś innym, pospiesznie biegnę do lodówki i zajadam emocje, tak? Różne rzeczy. I czwarte pytanie, które jest powerful, w jaki sposób sobie szkodzę? To jest to pytanie, czyli uświadomienie sobie, w jaki sposób robię coś, co mnie oddala od tego, żeby ufać samemu sobie, żeby zrobić coś, co mi służy. I piąte pytanie, które jest właśnie takim rozwiązaniem, co mogę zrobić teraz inaczej? I być może to ostatnie pytanie, jak sobie pozostawicie w głowie, jako myśl na najbliższy czas, może być pierwszym malutkim kroczkiem do rozpoczęcia budowania zaufania wobec samego siebie. Czego wam bardzo życzę. Mam do was jeszcze wielką prośbę, jeśli jest to możliwe. O, serduszko, dziękuję. Bo na śniadaniach turkusowych, przynajmniej w Krakowie, był taki rytuał zapraszania siebie do sieci kontaktów na LinkedInie. Nie wiem, czy ten rytuał jest u was w Łodzi, ale jeśli bywa. W ten sposób. Tak. To te osoby, które mają ochotę mnie dzisiaj zaprosić do swoich kontaktów, to wklejam wam w czacie link do siebie i będę miała wielką prośbę albo będę wam wdzięczna, jeśli się ze mną połączycie. A jak ktoś nie ma LinkedIna? To przez Facebooka. Okej, to dziękuję, że jest alternatywa. Nie, oczywiście, no to wiesz, to pytanie, jak cię nie ma na LinkedInie, to możesz na Facebooku mnie znaleźć. Super. Chodzi o to, żeby, wiecie, żebyśmy mieli szansę jakoś, no. Dobra, to co, powolutko, zostały nam 2 minutki. Andrzeju, ty... Tak, dokładnie, zostały 2 minuty. Lena, wielkie dzięki za przejście przez zaufanie. Z jednej strony takie proste, a z drugiej strony w ramach tego modelu tak wielowymiarowe. I też tak jak wszystko, warto zacząć od siebie, czyli zaufanie do siebie i to wygarnąć. Super, daję do myślenia ponownie Brené Brown i książka na pokład, żeby sobie poprzypominać. Ja ze swojej strony wielkie dzięki za te ostatnie 5 pytań, bardzo wartościowe, proste, a naprawdę wydaje mi się, że z dużą mocą do zastosowania, więc ja jestem pełen wdzięczności za twoje poprowadzenie, za możliwość posłuchania. Wielkie dzięki. Ja ze swojej bardzo strony. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja też bardzo, bardzo dziękuję. Rozumiem, że na tę prezentację możemy liczyć. Tak,
Tak, ja ją wyślę do Andrzeja. Ja ją podlinkuję pod zaproszeniami na fejsie i na meetupie po prostu. Dzięki, ja muszę wracać do pracy. Jasne, ja też Wam bardzo dziękuję, czas nasz się kończy, także dbajcie o siebie, dobrego popołudnia Wam życzę i mam nadzieję, że się gdzieś zobaczymy jeszcze albo w przestrzeni wirtualnej, albo może w realu. Absolutnie tak. Wielkie dzięki. Życzę wszystkim dużo zaufania do siebie i do innych. Dzięki. I życzliwości do siebie. Dziękuję bardzo. To do zobaczenia. Pa, hej. Pa.